Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam bardzo serdecznie w Hyde Parku w nietypowy dzień, bo rzadko spotykamy się w niedzielę. Ale cóż poradzić, jeśli dzisiaj moim gościem jest człowiek, który ma nietypowe hobby. Marek Papszun ma oto takie hobby, że co roku latem wsadza do swojego kredensu jakieś patery, jakieś dzbanki duże. Mówiąc krótko, zapełnia gablotę. To się chyba nie będzie nudziło tak szybko. Dzień dobry. No oby, bo w sporcie nic nie jest dane na zawsze i nic się nie należy, ale dopóki będę pracował, to chciałbym, żeby ta gablota się zapełniała, nie moja, bo pracuję w klubie, pracuję obecnie dla Rakowa i w tej długiej historii Raków no nie miał zbyt dużo tych trofeów, a raczej w ogóle nie miał ich w ogóle, więc, więc cieszę się, że mogę być współautorem tych sukcesów, no bo wiadomo, że to nie tylko moja zasługa. Nie tylko, ale nie da się ukryć, że będzie pan z tymi trofeami bardzo, bardzo kojarzony. Natomiast czy takie trofea jak wczoraj, przy takim zachowaniu Lecha Poznań jak w ostatnich dniach, czy one tak smakują w 100%, czy jednak nie do końca? Ja myślę, że to już powiedziałem wczoraj na konferencji, że bardzo, bo my chcieliśmy wygrać, tak, i zgarnąć to trofeum bez względu na to, co kto mówi, myśli. No to mnie to nie interesuje, ja tego też nie kupuję, no bo gra się po to, żeby wygrać, i jeżeli ktoś mówi inaczej, no to albo nie ma ambicji, albo mówi nieprawdę. I dla nas, dla mnie to był mecz o trofeum i podeszliśmy z pełną powagą, ale Lech też tak zrobił, bo mecz był wbrew pozorom zacięty i po piłkarzach Lecha widać było, że oni też chcą wygrać, chcą nastawieni. No chcą wywalczyć miejsce w pierwszym składzie, tym optymalnym składzie. Też taka mogła być ich motywacja. Oczywiście, że tak. Ci, co wchodzili kolejni, to widać było bardzo wysoką intensywność, bez względu, czy ta gra im się układała tak, jakby chcieli, to na pewno widać było, że chcą, że ci piłkarze nowi szczególnie chcą się pokazać, chcą właśnie wejść do pierwszego składu, bo to przede wszystkim dobrzy gracze. No dobrze, ale kiedy były te wszystkie wypowiedzi, że w zasadzie nas ten super puchar nie interesuje, że najlepiej tak by się nie odbył, wystawimy rezerwy, to szlak trafiał tak wewnętrznie? Czy też była taka myśl, dobra, będzie łatwiej po prostu, niech wystawiają rezerwy, łatwiej nam wygrać mecz? To znaczy, ja już na ten temat się wypowiedziałem, że mnie dziwiło, że my ten super puchar tak deprecjonujemy, bo tym samym no też trochę sami uderzamy w siebie, nie? Tak rangę meczu chcemy go gdzieś wpychać, zapychać. Według mnie powinno być to ustalone już na zawsze, tak jak z Pucharem Polski zostało zrobione, że i ten termin też był przypisany i bez względu na to, czy mistrzem dzisiaj jest Legia, Lech, Pogoń, czy być może, daj Boże, w przyszłości, że to będzie Raków, to ten mecz jest tak rozgrywany w stałym terminie. Myślę, że warto by pomyśleć, czy nie na neutralnym terenie, żeby zrobić z tego takie święto jak święto Pucharu Polski, bo to już jest kapitalna sprawa i taka promocja piłki. Doprowadzając do takich sytuacji, no trochę deprecjonujemy ten mecz, gdzie moglibyśmy go wykorzystać do popularyzacji piłki. Bo termin letni zawsze będzie skomplikowany dla drużyn, które mają swoje cele w europejskich pucharach. Oczywiście, że tak. Ja trochę rozumiem Lecha, tak, że oni mają bardzo ważny mecz teraz we wtorek i co zrobić. Natomiast no, trzeba było się z tym liczyć, no bo ten termin był jakby ustalony już wcześniej. No i mówienie, że my też przekładamy mecz ligowy, no dla mnie jest, znowu użyję słowa niepoważne, no bo mecz ligowy jest jednym z 34 meczów i nie można go porównać do meczu o Super Puchar, gdzie grają dwie najlepsze drużyny w Polsce, bo tak się akurat złożyło, że my zostaliśmy wicemistrzem, Lech mistrzem i obie drużyny też grały w Pucharze, więc no to ewidentnie to były dwa najlepsze zespoły poprzedniego sezonu i szkoda, że ta ranga meczu nie była tak wysoka. Może właśnie należałoby pomyśleć w przyszłości, żeby temu zapobiec i ustalić. Trudno mi powiedzieć, jeśli na tym nie zastanawiałem się. Ten termin będzie trener, pan jako dobry trener, za jakim terminem by optował? No bo zrobić ten mecz powiedzmy pół roku później na zakończenie rundy też bez sensu. Inni piłkarze, inne zespoły. Ja uważam, że po prostu ten termin jest jedyny możliwy.
no tak to wygląda. No niestety ten mistrz Polski będzie gdzieś tam, nie wiem czy poszkodowany, tak? No po prostu wejdzie to w termin między meczami. Mhm. Dopóki nie zaczniemy, oby to kiedyś nastąpiło, grać od dalszej rundy niż pierwszej, no bo jeżeli będziemy ciągle w pierwszej rundzie, no to prawdopodobnie to się będzie gdzieś tam nakładało i trzeba będzie to w ten kalendarz sobie wpisać, ale ustalając to na sztywno, myślę, że nie byłoby takich problemów jak przed tym meczem i takich złych emocji też, nie, z tym związane. A nie jest trochę tak, że to, jakie emocje Raków zaczął wywoływać w Poznaniu, to jest taka trochę dzika satysfakcja, że patrzcie, my mały klub, do niedawna bardzo mały, a nagle jesteśmy takim już nawet nie kamykiem w bucie, tylko takim niemalże głazem, który zaczyna irytować tych największych i też kibiców tych największych klubów. No oczywiście, że tak. No, ta satysfakcja jest. Ja no, mogę to powiedzieć, no, to też tak motywowałem zespół, że zobaczcie, no, zawsze to była Legia, a teraz jest Raków. No, to niech to samo mówi za siebie, nie? No, bo tak się zachowywali Poznaniacy tylko w stosunku do Legii, teraz tak się zachowują w stosunku do Rakowa, więc to jest dla nas to jest nobilitacja, bo ja pamiętam pierwszy sezon nasz w Ekstraklasie, jak tam przyjechaliśmy, no to bez emocji, nie? Bez emocji, nie wiedzieli nawet chyba z kim grają, no a teraz to wygląda inaczej, nawet wiedzą jak ja się nazywam. I to głośno wczoraj słyszałem nawet, że wiedzieli, więc fajnie, no sympatycznie. No dobrze, mamy dzisiaj jedną specjalną licytację. Licytację dla Hanny Pindych, dwulatki z Częstochowy. Mamy dla niej specjalne gadżety od pana. Jak rozumiem, możemy je teraz pokazać. Tak. To jest koszulka taka. The Passion One z autografem. Oraz do tego w zestawie kapelusz, ten. Jak to mówią kibice Lecha Kloszarski. W opisie do filmu jest link do tej licytacji. Tam ponad 1 000 000 złotych trzeba uzbierać. I myślę, że to jest licytacja przede wszystkim dla kibiców Rakowa, ale może też kibice Lecha będą skłonni zakupić takie gadżety i nie wiem, co z nimi potem zrobić. W każdym razie osoba, która wpłaci najwięcej do zakończenia Hyde Parku dzisiaj, najwyższa wpłata podczas tych no mniej więcej powiedzmy 2 godzin programu, wygra ten zestaw. Więc zapraszamy do licytacji, bo Hania potrzebuje pomocy medycznej i dzisiaj spróbujemy jej chociaż troszeczkę pomóc. To taki lokalny patriotyzm w tym momencie, dziewczynka z Częstochowy, więc jak rozumiem, staracie się jej pomóc. Bardzo wspieramy tą akcję i również z mojej strony, stąd też jej udział w tej licytacji. Mhm. A to nie jest tak, że a propos tych kibiców Lecha, że z rok temu to pana wszyscy lubili w Polsce, a teraz coraz więcej osób pana nie lubi, bo pan wygrywa z ich klubami i pan bywa niemiły dla ich klubów i nagle z poparcia 100% zrobiło się 60%. To też chyba nie jest tak, bo nawet wczoraj w Poznaniu, czy przedwczoraj, no też kilka zdjęć poznaniacy ze mną zrobili, to trochę też inaczej wygląda. Ja myślę, że inaczej też się zachowują kibice w tłumie i ten głos jest jeden taki i trochę nakazany z góry, a inaczej pojedynczo gdzieś te oznaki sympatii są w każdym mieście. Oczywiście, że tak. No, wiadomo, ja też mówię głośno o tym, co myślę, to też nie jest mile widziane, no bo też to się gryzie gdzieś trochę tak jak mówiliśmy o tym spotkaniu, jeżeli chodzi o to spotkanie, prawda, no przełożenie tego spotkania i tak dalej, bez względu na to, czy w ogóle była na to szansa i kiedy to nastąpiło, to już nie wchodząc tam w szczegóły, nie? Ale każdy klub ma też swoje interesy i o nie też dba i ja to rozumiem. Oczywiście ta forma musi mieć tylko gdzieś granicę, nie? Żeby nie przekraczać tej granicy, no bo to już tak trochę jest na skraju. Mhm. Dobrze, zacznijmy sobie odbierać telefony, bo taka jest konwencja programu. Wiedział pan, na co się pisze. Zresztą muszę powiedzieć, szybko pan się zgodził na ten program. Nie musiałem namawiać, szybko pan znalazł termin, więc była jakaś chyba chęć porozmawiania z kibicami, tak mam wrażenie.
nie wiem czy szybko, bo tam kilka razy rozmawialiśmy, ale no, nie mam z tym też problemu, nie? No, rozumiem rolę mediów i też jeżeli mogę tylko znaleźć czas, nie, że ona mówi, że już za dużo tego jest, żeby już przystopować, ale staram się gdzieś no te chęci medialne realizować. No to odbieramy pierwszy telefon, halo. Cześć panowie, Piotr Krakus z Wrocławia się kłania. Cześć, cześć. Fajnie, że się udało dodzwonić. Mam do pana trenera dwa pytania. Pierwsze pytanie będzie takie. Czy według pana jest szansa w najbliższych 2-3 latach na stadion z prawdziwego zdarzenia w Częstochowie, co by na pewno trochę dobrego PR-u i podniosło ogólny poziom wokół klubu? Dzień dobry. Myślę, że tak, że aczkolwiek ja nie jestem taką osobą, z którą do końca można było na te tematy rozmawiać, bo po prostu do końca nie jestem kompetentny, ale też interesuję się tym tematem. Pytam zawsze właściciela klubu Michała Świerczewskiego, jakie kroki są, czy idziemy z tym do przodu i wiem, że ruszyło to dość mocno, że już jest teren, że szykuje się projekt. Mam nadzieję, że ten stadion powstanie, bo to nas mocno ogranicza w różnych aspektach i kibicowskim i później w pozyskiwaniu zawodników, czyli dalszym po prostu rozwoju. Więc liczę na to, że tak będzie. No, czy ja dotrwam, raczej mało prawdopodobne, bardziej może jako kibic już będę odwiedzał ten stadion. No i drugie pytanie? A drugie pytanie to jest takie trochę z tezą. Ostatnio oglądając mecz Lecha, pierwszy mecz w pucharach, zauważyłem, że mają masakryczny problem w pierwszej połowie z wyjściem ze swojej połowy i wydaje mi się, że obecnie dzisiaj to tak 70% nacisku na rozgrywanie spoczywa na środkowych obrońcach. I czy w kontekście, nie wiem, polskiej reprezentacji, czy warto by było stawiać na takich zawodników o profilach Piątkowski, Bielik i trzymać ich z tyłu, żeby oni po prostu rozgrywali, bo dzisiaj nasz największy problem wydaje się, że my nie możemy wyjść po prostu ze swojej linii defensywnej. Czy pan trener się zgodzi z tym, że pierwszymi rozgrywającymi są środkowi obrońcy obecnie? Kurczę, to Czesia Michniewicza trzeba było zapytać o to, nie mnie, bo ja tak bardzo tego nie analizuję, wszystkich kadrowiczów i ich możliwości. Natomiast tak, ale nie, no, ogólnie, ogólnie oczywiście, trendu, że tak. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o trend, no to naturalnie, szczególnie, że te najlepsze drużyny grają wysokim pressingiem z nami każdy. Nie przypominam sobie drużyny mocniejszej od nas, żeby nie grała wysokim pressingiem, więc to jest logiczne, że ci środkowi obrońcy no, powinni mieć większy repertuar niż podanie do bramkarza. Dzięki bardzo, to wszystko ode mnie. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dzięki. Zaczął pan temat, o który ja chcę dopytać. Powiedział pan, że ten nowy stadion to już raczej nie ze mną. I od jakiegoś czasu puszcza pan w eter taką sugestię, a wreszcie sugestię, wręcz suchą informację, że pan chce wkrótce zakończyć karierę trenerską. Nie mogę tego zrozumieć. O co chodzi? No, takie są plany. Ja lubię mieć gdzieś tam wszystko w miarę poukładane, na ile to jest możliwe i zaplanowane. No i gdzieś taka decyzja już no, jakiś czas temu zapadła w ustaleniach tutaj rodzinnych, małżeńskich, że no ja się poświęcam tej karierze, czy swojemu też rozwojowi. No, to jest trochę też pode mnie to życie ułożone, nie ma co ukrywać. No i trzeba będzie ten limit spłacić kiedyś i stąd no, czas, który gdzieś tam jest wyznaczony i ten zegar bije. Oczywiście to są plany, jak każdy plan może się zmienić, ale póki co nie widzę tutaj jakichś podstaw do tego, żeby tak miało się stać. Coś musiałoby się wydarzyć nadzwyczajnego, jakaś propozycja, nie wiem, no, jakiś fajny projekt. Jakaś propozycja pracy i wtedy będę pracował, a jak nie będzie propozycji pracy, to nie. Nie, takiej propozycji pracy samej w sobie, to myślę, że to za mało, nie? To za mało, to musiało być coś ekstra, coś takiego, co... Coś takiego, co raczej się nie zdarzy? Co może się nie zdarzyć, nie?
coś, co może się nie zdarzyć już, więc, no, trudno też powiedzieć, co się wydarzy w tym sezonie. Kończy pan 50 lat i koniec? Gdzie jest ta granica ustalona? Ma pan 48. Myślałem, że to, że jeszcze 2-3 sezony, to na pewno, już będzie, jak nie koniec, to, dłuższa przerwa i ewentualnie, mówię, no, powrót do jakiegoś takiego projektu ekstra. Ale nie wiem też, co się wydarzy przez te 2-3 sezony. No, nie ukrywam, no, że chciałbym zdobyć to mistrzostwo, już to, mówiłem. Nie wiem, czy to będzie możliwe w Rakowie, z Rakowem. Chciałbym mieć taką szansę, nie, żeby przed tą emeryturą no, powalczyć. No. Nie, nie powalczyć, wygrać, no, bo walczyć, no, to już, walczyłem. Proszę się nie obrażać, ale trudno mi w to uwierzyć. Znaczy, brzmi to jak taka decyzja, która będzie przekładana z roku na rok. Ponieważ jeśli ktoś przeszedł taki szlak bojowy, jaki pan przeszedł, od tych najniższych lig, od naprawdę podwórkowych boisk, po to, żeby wskoczyć na tę karuzelę, to naprawdę była bardzo długa droga. Od nauczyciela w szkole po topowego trenera w Polsce. I nagle po 2, 3, 4, 5 latach na tym najwyższym poziomie pan powie dość? No tak, no bo to właściwie już zrobi się wszystko, co, może inaczej, ponad stan, nie? To jest ponad stan. Gra ukończona, tak? Jak na komputerze gra. Tak jest, no bo sam pan powiedział, nie? Że jak idziesz od tej okręgówki, bo rzeczywiście ja przeszedłem wszystkie szczeble, okręgówka, czwarta liga, trzecia liga, druga liga, pierwsza liga, ekstraklasa, nie? Tak szczebel po szczebelku. We wszystkich ligach pracowałem, tak jak pan powiedział, od tych podwórkowych, tak to nazwijmy, nikomu nic nie umniejszając oczywiście, bo tam też się wiele nauczyłem i dzięki temu być może mogłem dojść tutaj do tego miejsca, w którym jestem. Gdybym nie pracował w tej okręgówce, to być może by mnie dzisiaj tu nie było w tym programie. No i gdzieś tam mówię o tym mistrzostwie, bo to byłoby takie spełnienie. Czyli całe szczęście, że Raków nie zdobył tego mistrzostwa w tym roku, bo by nie miał trenera. No, może nie aż tak, ale to też możliwe, nie? Że coś w tym jest, nie? No, bo zawsze no jest coś, czego się jeszcze nie osiągnęło, nie? No, coś, czego się jeszcze nie ma, i to tak naprawdę napędza i mobilizuje strasznie do tego, żeby jednak dać z siebie jeszcze więcej, wymagać od ludzi więcej, żebyśmy no po prostu dali sobie szansę powalczyć o to, a to będzie szalenie trudne, bo każdy sezon jest też inny. Dwa poprzednie były takie specyficzne też, bo w jednym się wymiksował Lech, w drugim się wymiksowała Legia i było troszeczkę łatwiej. W tym sezonie wszystko wskazuje na to, że Legia wraca, Lech będzie mocny, Pogoń też mocna, Lechia i tak dalej, więc trudno cokolwiek zakładać. Natomiast to pewne jest to, że tego mistrzostwa nie zdobyliśmy i ja jako trener też nie, więc tak, to jest też dobre, że taki cel jest, nie? Że jest ta motywacja do tego, żeby pracować, żeby docisnąć, żeby przykręcić te śrubki, które można, żeby dać sobie szansę w kolejnym sezonie na to, czy tych sezonach, które zostały, na to, żeby o to mistrzostwo powalczyć. A pieniądze nie są już motywacją? To znaczy, można powiedzieć sobie, dobra, kończę karierę i z tych zarobków X zejść na zero i wzruszyć ramionami, że w porządku? Oczywiście, że są. No. Oczywiście, że są. I ja nie znam, przynajmniej nie poznałem, będąc już w piłce wiele lat, tak, na każdym poziomie, no na tym niższym może trochę mniej, nie? Że jednak tam ta motywacja wewnętrzna dominowała, ale na tym poziomie najwyższym, czy to są trenerzy, czy pracownicy, czy piłkarze, to ta motywacja zewnętrzna jest istotna, tylko ważne jest to, co jest silniejsze, nie? Czy ta motywacja zewnętrzna, czy wewnętrzna, bo jeżeli pieniądze tylko same w sobie, to nie jest dobre i to nie jest takie wyświechtane książkowe powiedzenie, tylko ja mówię to jako praktyk będący tam w środku i obserwujący tych ludzi. Moje pytanie miało niejako drugą część, to znaczy, czy Raków aż tak płaci, że można zakończyć karierę i ustawić się następne 30 lat i powiedzieć, dobra, już nic nie muszę w życiu robić. No, Raków dobrze płaci, to prawda, ale no, ja też długo pracuję,
No ale chyba Świt Nowy Dwór tak dobrze nie płacił, czy Łomianki, KS Łomianki. Świt na pewno nie, chociaż inna wartość pieniądza wtedy była. Teraz ta gospodarka nasza i czas, w którym jesteśmy, wygląda trochę inaczej. Ale mówiąc poważnie, to tak jak powiedziałem, ja już długo pracuję i też ja jestem takim doświadczonym człowiekiem i odpowiedzialnym zawsze byłem. I to myślę, że dziękuję rodzicom, że to wyniosłem z domu, że tak mnie wychowali, że po prostu no, myślałem zawsze o przyszłości. Nie? I teraz będąc w tym miejscu, w którym jestem, gdzie naprawdę dobrze zarabiam, tak? I Raków docenia tą pracę, nie tylko moją, ale wszystkich pracowników, piłkarze też coraz lepiej zarabiają, więc można o tej przyszłości myśleć i się zabezpieczyć. Natomiast no, poza piłką, może inaczej, poza trenerką, no bo też można zostać w piłce. Ja nie mówię, że ja odchodzę i się zaszyję gdzieś w Puszczy Kampinoskiej i stamtąd nie będę wychodził, bo można robić inne rzeczy, czy w piłce, czy poza piłką też. Nie trzeba być trenerem i nie trzeba aż tyle wcale zarabiać. Nie? No, dla mnie te pieniądze nie są aż takie ważne, że w sensie takim, żebym ja na przykład musiał sobie kupić jacht, czy nie wiem, samolot. Nie? Ja nie mam takich aspiracji. Nie? Ja chcę tylko mieć na takie spokojne, porządne życie. Nie, Ferrari, widział pan, że klubowy samochód. Ale ładny klubowy. Ale ja nawet nie mam samochodu swojego, oszczędzam. Nie? Tak jak powiedziałem. Jak się ma firmowe BMW, to się nie trzeba mieć własnego. No, ale to jest właśnie to. No. To są oszczędności, nie? Nie ma się własnego, ma się klubowy. No ale jak już nie będę trenerem, to pewnie już to BMW zabiorą niestety. Zapewne tak. To jest ten minus. Trzeba będzie się nad tym planem zastanowić, bo tak oddać wszystko, kluczyki, to będzie ciężko, będzie bolało. Nie no. Kupi się jakiegoś starego Fiata i też się będzie jeździło. Nie? Dobra. Odbieramy telefon, halo? 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 Witam. Halo? No witamy. Witam, ze strony Przemek Krajenki. Halo, dobrze słychać? Tak, słychać, proszę mówić. No to tak, jestem kibicem Lecha Poznań. Chciałem się trenera zapytać, tak czysto teoretycznie, tak lub nie. Czy jeżeli przyszłaby oferta za 80 tysięcy euro poprowadzić drużynę Lecha, czy by się zgodził? Tak lub nie? Tylko tak lub nie? Nie no. Nie, za 800 tysięcy euro. Za 800. Nie byłoby takiej opcji, tak? Nie, ale za dużo, ale dlaczego od razu za taką kwotę? Ja bym poprowadził Lecha i za mniej, no. Dlaczego za 800? Aha, to dla ciebie za mocnym negocjacją, panie tenerze, no. Nie no, bo od razu o pieniądzach, nie? Czy pytanie powinno brzmieć, czy bym poprowadził? Dlaczego miałbym nie poprowadzić, no? Ja do Lecha nic nie mam, naprawdę, no. Piwo Lech też nie, no, jest nie o to chodzi. Ja tak tylko teoretycznie chciałem mniej więcej domyślić się, czy może w Rakowie płacą mniej lub więcej, jak to wygląda. Nie, ale to nie można sprowadzać wszystkiego do pieniędzy też i tak jak mówię, no ja naprawdę nie żyję w jakimś nienawiści do Lecha, tego, że Lech jest jakimś takim wrogiem moim, wrogiem Rakowa. Jest po prostu przeciwnikiem, z którym rywalizujemy i wiadomo, w ostatnim czasie dochodzi do takich gdzieś tam spięć, ale to też jest część gry, to też generuje w jakiś sposób emocje. Dokładnie. A mam jeszcze jedno pytanie, mogę zadać? Proszę. Czy jeżeli trener byłby teraz trenerem reprezentacji Polski i wiem, wygląda sytuacja z Grześkiem Krychowiakiem, podpisał kontrakt z tym LSH, czy jak to tam się dokładnie mówi, czy trener by go powołał do reprezentacji na Mistrzostwie Świata? Kurczę, znowu za Grześka muszę odpowiadać, będę nie po programie, że musi jakąś premię, jak wygrają tam jakiś mecz na to bym nie liczył, że wygrają. Nie no, ja wierzę, że 4 punkty będą. Myślę, że z mojej perspektywy to kwestia dyspozycji, no, czy będzie grał, w jakiej będzie formie. Ja nie znam też tej ligi, ale
ale też chyba to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Ważne chyba dyspozycja, forma taka sportowa i przy powołaniu na zgrupowaniu wtedy ewentualnie już decyzja, czy zawodnik nadaje się do pierwszego składu, czy tą rywalizację wygrywa. Dokładnie, ale wiemy, jak to wygląda w polskiej opinii. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, chodzi o Chylika. On w drugiej lidze angielskiej gra i tam już trener zapowiedział, że jeżeli to jest drugi, trzeci rozrywkowy, to nie ma szans w ogóle, żeby go powołać. Nie? No ten poziom sportowy też jest istotny. No, to trzecia liga, to nawet angielska, to jednak jest trzecia liga. To nawet trochę chyba deprecjonuje tutaj rankingowość, jeżeli chodzi o polską nawet ekstraklasę. Okej, okay, drogi widzu, Jadko, chciałem ci powiedzieć, że ten klub się nazywa... Mogę tylko coś pozdrowić? Pozdrów. Chciałbym pozdrowić moją Adę, mojego kuzyna Pawła, jego synkę i małą córeczkę Melanię. Dziękujemy. A ja pozdrowię kibiców klubu Al-Shabaab, bo nie El-Shab, byłeś blisko. Nawet niezła ta nazwa wymyślona przez ciebie. Uważam, że w Polsce moglibyśmy na to mówić El-Shab. Wrócę do tematu zakończenia kariery, bo on mnie cały czas nurtuje. Reprezentacja Polski to jest to, co może sprawić, że ta decyzja zostanie cofnięta? Myślę, że tak, że to byłby taki cel na przyszłość, bo do tej pory ja takich ambicji nie miałem. Uważałem, że absolutnie nie jestem na to gotowy. W przyszłości może tak być, że gotowy będę i wtedy na pewno chciałbym taką szansę otrzymać, ale to jest znowu kwestia dzisiaj takich dywagacji, tylko to w sferze marzeń trochę można traktować, nie? Czy takich dalekosiężnych jakichś celów, nie? Które mogą nigdy się nie ziścić. Mhm. Okej. Okay. Mogę zadać pytanie, a pan mi obieca, że się nie obrazi, jakie zadam? Tego nie mogę obiecać. Dobra, spróbuję. Ale... Czy gdyby działał pan nie w piłce, tylko w normalnej branży, to czy nie miałby pan łatki mobera? Mobera? Mobera. Kogoś, kto jest na granicy znęcania się nad swoimi pracownikami. to miałem się obrazić. Nie, no. Nie, nie. Myślę, że nie, a skąd takie w ogóle... Wchodzą głosy, że jest pan niezwykle mało wyrozumiałym szefem. Trudno mi powiedzieć, no bo to kwestia też interpretacji, nie? I jak to, co postrzega, nie? I jakie też ma doświadczenia i co wymaga od szefa, nie? Też jest, każdy przypadek jest indywidualny. Ja myślę, że gdyby tak było tak tragicznie, to też wielu ludzi by nie pracowało ze mną tak długo, no bo by psychicznie zwariowali. Nie? Bo, ale wielu odchodzi. Odchodzi. W zasadzie regularnie odchodzą. Tak, tak. też tam niczym nie wspominasz sztabu sprzed 3 lat. Musi pan zauważyć też jedną sprawę i wszyscy dookoła, że kluczowi ludzie, ze mną pracują wiele lat, czyli to jest Michał Garnys. To jest coś więcej niż trener przygotowania fizycznego, z którym ja współpracuję od czasów Legionowi. To będzie ponad 10 lat. Wojtek Herman, szef sztabu medycznego, bardzo ważny obszar dla mnie, dla klubu. Ponad 4 lata. To jest... Paweł Frelik, trener mentalny, ponad 5 lat chyba. Gonzalo, teraz co odszedł? No właśnie. 2,5 roku, ale to nie, nie była moja inicjatywa, tylko jego też. Mhm. Nie? I ja bardzo chciałem, żeby on został i tutaj... Ale ja nie twierdzę, że pan ich wyrzuca, tylko że oni czasami właśnie uciekają. No, być może niektóre osoby tak, że ja nie mówię, że nie, chociaż nie przypominam sobie, żeby
jakaś osoba ze sztabu odeszła poza Gonzalo, to też była specyficzna sytuacja, którą ja chciałbym zatrzymać. Mhm. On rzeczywiście był pierwszą osobą teraz, którą ja chciałem, żeby bardzo został. To nie przypominam sobie innej osoby. A każdy przypadek był trochę inny i to jest naturalne. Ja rozumiem tych ludzi, że jeżeli też czuli się w jakiś sposób rozżaleni, rozgoryczeni, tak? I też ja po pewnym czasie dopiero zrozumiałem, że jak to można odbierać, nie? I na to się godzę i na takie tam gdzieś też komentarze czy różnego rodzaju wynurzenia, być może tych ludzi, ja ich nie znam, no pan wie więcej na pewno ode mnie, jeżeli pan o to pyta. W Polsce, że nie wszyscy wytrzymują tempo pracy z Markiem Papszunem, nie wszyscy wytrzymują presję Marka Papszuna. Mówi się tak w środowisku piłkarskim, że no niektórym to siada na banie po prostu na tyle mocno, że szukają spokojniejszej roboty. Być może tak i ja uważam to za nic złego. No, to ja rozumiem, jak piłkarze, tak? Piłkarze też no, nie nadążają, nie realizują tych wymagań, odchodzą. I tak samo jest z pracownikami. Ja kiedyś trochę właśnie źle do tego podchodziłem, bo tego nie rozumiałem. A teraz to rozumiem i na to po prostu się nie obrażam. I nawet jeżeli ci ludzie nie wypowiadają się do mnie o mnie w jakiś taki sposób bardzo życzliwy, to też nie sądzę, żeby mieli jakieś argumenty o mobbingowaniu, o takie rzeczy. No bo jeżeli nie wiem, co by miało być tym mobbingowaniem, nie? No to, że trzeba pracować, że trzeba wypełniać te swoje obowiązki, że trzeba dać coś więcej niż tylko być, nie? I przychodzić do pracy, żeby wykonywać określone zadania. No, wydaje mi się, że nie ma nic takiego w tym moim sztabie, wśród tych ludzi, czego ja oczekuję, co jest jakieś nienormalne w pracy, nie? Mhm. Tak ja na to patrzę. Ale oczywiście jestem wymagający, ale pierwszym, od którego wymagam, to jestem ja. I nikt chyba nie może mi zarzucić, że ja od kogoś wymagam, a sam się opierniczam, nie? Że jestem leserem i spóźniam się, nie przychodzę do pracy i tak dalej. A że są te wymagania i ten reżim pracy jest i ten etos pracy jest no wydaje mi się, że jest wysoki, bo ja też nie mogę porównać, bo ja nigdy nie byłem też asystentem, nie byłem w sztabie innej drużyny, nigdy. Więc też ciężko mi to porównać, ci mają porównanie, co byli tu i gdzieś indziej. No. Ci ludzie, którzy teraz ze mną pracują, być może oni teraz tak mówią, nie? Zobaczymy, jak odejdą. Mówią, że to, co słyszeli, to jest nieprawdą i tak dalej. Zobaczymy, co będzie, jak odejdą, już razem nie będziemy pracowali, ale myślę, że rzeczywiście tak jest. Kwestią właśnie to jest też, że z poprzednimi w większości współpracownikami, no my tak też szliśmy oddolnie, to oni też nie znali tego poziomu, na którym weszliśmy. A pan się zmienił przez te lata? Jest pan dużo bardziej wymagający niż był na poziomie Legionowi chociażby, czy Łomianek? Znaczy, myślę, że wymagający jestem dalej, natomiast już inaczej podchodzę. Nie? Właśnie to, co powiedziałem, że staram się zrozumieć tą drugą stronę i nie napinać się po prostu, nie? Że każdy musi być taki jak ja, każdy musi być taki pracowity, dążyć do celu. Nie, no. To, co pan powiedział. Niektórzy nie, no, mi się nie, ja daję 4 godziny, 6, ja idę do domu, ja mam dzieci, żonę, tak, i zamykam komputer, mnie nie interesują jakieś mecze. I ja kiedyś tego nie mogłem zrozumieć, no jak to? No tak to, no, idzie do domu, idzie do żony, dzieci, czy tam piwko idzie z kolegami wypić, jego sprawa, co robi po pracy. Nie musi siedzieć i meczów oglądać, nie? Mhm. Nie każdy musi siedzieć tak jak ja do tam 22, czy tam czasami, czy, no, bo to też powiedzą, że no to nienormalne, nie? I tego nie mogłem pojąć. Dzisiaj to rozumiem i też delegując zadania, zresztą zawsze tak było, tym swoim współpracownikom, to też nie ma jakichś ram czasowych. My mamy taki, ja mam taki sposób pracy, że ja wyznaczam tylko godzinę przyjścia do pracy, a nigdy praktycznie nie ma wyjścia. Czy jest napisane, że masz zbiórka sztabu 8 i nie ma, że ty masz być do 16, 18, nie. Mamy swoją robotę,
kończycie, proszę bardzo, wychodzicie. Czy wiadomo, że też takie złożone, że jest ileś tam godzin przed treningiem, bo no to nie będzie 3-4 godziny, ale powiedzmy 5-6 godzin, tak? I do domu na przykład, no ale niektórzy siedzą 8-10, no bo on pracuje i robi swoją robotę i każdy wychodzi w godzinach, po której skończył pracę. A to, że pan myśli samo o wczesnym zakończeniu kariery tenerskiej, to wynika z tego, że sam pan wie po sobie, że nie umie wypracować dla siebie tego life balance, takiego rytmu, który byłby po prostu zdrowy? Dokładnie tak. Dokładnie o to chodzi. Mhm. I to nie ukrywam tego, że ja nie i tak się nauczyłem już, że nauczyłem, ale to też wynika właśnie z kompetencji tych ludzi, których się ma dookoła, nie? Bo jak możesz coś oddać, to ja nie mam takiej manii, że ja to muszę zrobić, wręcz przeciwnie, nie? Oddaję to ludziom, oddaję to współpracownikom, tylko musi być jedna rzecz spełniona, że ja muszę wiedzieć, że oni to zrobią na poziomie, jakim ja bym to zrobił, albo lepiej, najlepiej lepiej. I to już wtedy to żadnego nie ma z tym problemu. I coraz więcej zadań oddaję, bo u Gonzala on już bardzo dużo robił, później Dawid Szwarga, teraz Łukasz Włodarek kolejni, Mariusz Kontak dochodzi, teraz kolejny członek sztabu dołączył, więc ci chłopcy się rozwijają, oni stworzą sami takie swoje środowisko rozwoju i po prostu mi jest coraz łatwiej i tego czasu jest coraz więcej, bo no bo tak to też nie, ja bym tego nie pociągnął, nie? To nie ma szans, nie? To psychicznie byłoby nie do wytrzymania. Trzeba znaleźć ten balans i ja dalej gdzieś tam mam jeszcze z tym kłopot, ale już nie taki jak wcześniej. Dobrze, zobaczmy, o co zapyta nasz widz. Halo? Witam. Adam z Warszawy. Pytanie mam takie. Pierwsze z waszej rozmowy chciałem stwierdzić, że no, słaba kość pęka po prostu. Jak ktoś odchodzi, to znaczy, że słaba kość pęka. A pytanie mam takie, jedno takie typowe. Co pan trener sądzi o grze w ślizgę? Czy jest to akceptowalne u niego, czy nie? Gra w ślizgiem? Tak. Czyli znaczy, że ktoś jest spóźniony, że popełnił błąd wcześniej? Tak, tak. To bardziej tą zasadę wyznaje, aczkolwiek my stosujemy w ślizgi tak zwane odcinające, a taki wślizg, no, taki wślizg kojarzony się z ligą angielską, kiedysiejszą, no to nie, to dla mnie jest to właśnie złe ustawienie, spóźnienie, brak czytania gry i wtedy to wiąże się już często też z faulem, z kartką i to jest takie nieodpowiedzialne zachowania. Poza tym, no, jak się leży na ziemi, no to się w piłkę nie gra, ciężko grać leżąc, więc zdecydowanie ja jestem przeciwnikiem takich ślizgów klasycznych, ale łatwo zobaczyć na przykład w naszym wczorajszym meczu, że takich ślizgów jakby odcinających, powstrzymujących, jest blokujących, szczególnie w polu karnym jest bardzo dużo, bo my to po prostu trenujemy i te ślizgi też wykonujemy, tylko one mają inne po prostu założenie. A nawiązując jeszcze do tego pytania, w takim wyczerze, wybicie piłki w aut. Czy wybicie aut, czy to jest dobre, no, czy tak, dopuszczalne, no, tak? Nie wprowadzenie piłki do gry, próbowanie, tylko że bardziej że tak powiem, wywalenie wolę, tak powiem. Nie bardzo zrozumiałem, czy... Chyba, czy woli pan kopnąć sobie piłkę w aut, niż koronkowo rozegrać akcję? Nie, no w aut nie, no ale oczywiście są sytuacje. Wczoraj mieliśmy też jedną, nawiązując tak bezpośrednio na gorąco do tego meczu, gdzie Ben Lederman w trudnej sytuacji chciał do Kowacewicza podać po stałym fragmencie. Oni, taka stykuła była jeden na jeden, nieczysto trafił i problem. I w takiej sytuacji należy po prostu piłkę wybić w aut. No ale jak możesz manewrować do przodu, masz, nie jesteś pod taką presją czasu i przeciwnika i w trudnej sytuacji zamkniętej, no to oczywiście trzeba grać, trzeba piłkę rozgrywać w różny sposób, krótki, długi, ale z takim celem, no nie kopnięcia w aut, kopnięcia do bramki, no bo to jest celem nadrzędnym, żeby strzelić bramkę.
Dobra, to jest tyle. Chciałem pozdrowić mojego serdecznego kolegę Radka, który właśnie prosił o to pytanie o silniku i tyle. Dziękuję. Dzięki, pozdrawiamy. Dzięki, pozdro. Co jakiś czas na dole ekranu widzicie pasek Fuksiarza, który ma specjalną ofertę na mecz Rakowa w tym sezonie. To znaczy, no lada moment gracie z Wartą Poznań i oprócz klasycznej oferty 500 zł bez ryzyka, to jeszcze kto dzisiaj założy konto na Fuksiarzu, ten dostanie 10 zł freebetu za każdego gola strzelonego przez Rakowa w meczu z Wartą Poznań, czyli 0. Nie, tak naprawdę ile goli może się spodziewać? No trudno powiedzieć, bo to jest pierwszy mecz sezonu i też z drużyną, którą widzę nawet w sparingach, nie traci bramek, może dużo też nie strzela, ale taka drużyna chyba nastawiona mocno na defensywę, więc trudno powiedzieć, czy będziemy, jak szybko i czy w ogóle w stanie tą defensywę rozmontować. Mm-hmm. Link do tej oferty jest w opisie do filmu. Jest jeden temat, który był bardzo głośny zimą, potem on trochę ucichł. Czy jest pan troszeczkę zażenowany tym, co się wydarzyło wokół historii Marek Papszun i Legia Warszawa? Bo to jest jedna z dziwniejszych historii w historii polskiej ligi po prostu, gdyż jako nauczyciel historii były, zagrałem słowem, gdyż rzadko się zdarza, by publicznie właściciel innego klubu w zasadzie na kolanach wyznał miłość trenerowi konkurencji. I potem się okazuje, że te zaręczyny zostają odrzucone przy milionie widzów i ten niedoszły kochanek odchodzi lekko upokorzony. No, nieszczęśliwa miłość, jak widać, ale nie, ja tak jak powiedziałem, no w piłce, w sporcie, w tej branży jest dużo takich sytuacji dziwnych, nie? Tak to nazwijmy, i dynamicznych, które zmieniają bieg bardzo, bardzo szybko i pewnie kiedyś tak, teraz już nie, teraz w momencie, w tym wieku, w którym jestem, no to też znając realia piłki, to jak to wszystko wygląda, to oczywiście jakieś tam zaskoczenie było, ale no ale tak, co było tak jest życie. No zaskoczenie, że tak ta sytuacja zmieniła bieg nagle, nie? Że doszło do zmian znowu w Legii, jakby zmiany koncepcji całej i tego, co no, Legia chce robić dalej. Ale w momencie, gdy ten wywiad się pojawił, na oficjalnej stronie Legii Warszawa pojawił się wywiad, że Marek Papszun jest absolutnie najlepszym trenerem w Polsce. Musimy go mieć, bo poukłada nam cały klub. Czy wy wtedy byliście dogadani? Znaczy byliśmy dogadani, no w jaki sposób no te rozmowy były, czy byliśmy dogadani, no chyba nie, jak finalnie do tego nie doszło i tak to mogę dzisiaj pozostawić, no bo nie chciałbym już teraz tego gdzieś tam odgrzebywać, bo już dużo na ten temat zostało powiedziane. Na pewno niefortunnie było to rozegrane, prawda, bo dużo szumu się przy tym zrobiło i dla mnie niepotrzebnego i dla Rakowa przede wszystkim, bo myślę, że też to zamieszanie nikomu z nas nie pomogło w klubie, aczkolwiek no też cieszę się, że ja jakby szybko, może inaczej, no ja wywiązałem się z umowy, jaką dałem właścicielowi, że do końca roku zamykamy sprawę w jedną albo w drugą stronę, nie? W związku z czym no może nie do końca mi się to udało, bo zamknęliśmy 1 stycznia, ale myślę, że akurat byliśmy w Dubaju, więc niemożliwe było, żeby tego 31 się spotkać i tak jak obiecałem i z tej umowy się wywiązać, no bo ja staram się z umów wywiązywać nawet ustnych i takich porozumień dla mnie, jeżeli coś domawiamy ustnie, to dla mnie nie trzeba podpisywać i tak też z Michałem byliśmy umówieni, że ja tą decyzję przekażę i tak też się stało i cieszyłem się właśnie, że zamknęliśmy temat do końca roku i mogłem też spokojnie już się przygotować
przygotowywać jakby do nowej rundy, ale też do kolejnego jakby sezonu, myśląc o tylko Rakowie, a nie o Legii. Mhm. No ale jakby jakaś forpoczta została wysłana do Legii. Zatrudnili dyrektora sportowego wskazanego przez pana. Narazili się na koszty. Nie, to nie tak do końca było, że jakaś forpoczta przeze mnie wysłana. Oczywiście ja nie ukrywam, że bardzo, bardzo cenię Pawła Tomczyka i ja uważam, że to jest już dobry dyrektor sportowy z potencjałem na bardzo dobrego i wierzę, że jak dostanie gdzieś tam kolejną szansę w jakimś klubie, to udowodni, ale to nie było nic takiego, że to była jakaś moja forpoczta, że Paweł był na jakby w pakiecie ze mną, że rozmowa była, że Paweł tutaj przyjdzie i on to będzie przygotowywał. Nie, no potrzebny był kwiatek do kożucha w tej całej strukturze klubu. Na siłę stworzono mu stanowisko. To nie do końca tak, bo biorąc pod uwagę Legia, jakim klubem jest dużym i to, że dyrektor sportowy tam odpowiadał też za akademię, to myślę, że to zbyt duży projekt na taki klub, żeby jedna osoba ogarniała pierwszy zespół i całą akademię. Ja osobiście sobie nie wyobrażam tego, żeby to w dłuższej perspektywie dobrze funkcjonowało, bo tego jest za dużo po prostu. A to jest tak w 100% moralne, gdy trener jednej drużyny rozmawia z drugą w trakcie sezonu o tym, żeby ją przejąć po sezonie? No ja nie widzę w tym nic niemoralnego, dlatego że no, w ten sposób to ja nigdy nie mógł rozmawiać z żadnym zespołem. No można skończyć kontrakt i poszukać nowego. No tak, to tak też w innych branżach działa. No myślę, że dziennikarze też rozmawiają wcześniej z innymi redakcjami, mając jeszcze kontrakty, nie? To jest jakby pospolite. Tak, ale podstawowe pytanie, jak by wyglądała runda wiosenna, gdybyście wy się dogadali z Legią, że od nowego sezonu pan przyjmuje Legię? Robiłby pan transfery pod... Już by pan miał głowę zaprzęciętą transferami Legii od nowego sezonu, miałby pan dobrego piłkarza na rynku dostępnego, to wziąłby pan go do Rakowa, czy powiedział poczekaj pół roku i wezmę cię do Legii? No, jest kilka punktów, które wzbudzają kontrowersje w takich relacjach. Nie, to po prostu nie można stawać wtedy ani w... Bo ja tych piłkarzy przecież nie wyszukuję też, nie? To ja mogę zarekomendować jakiegoś piłkarza tylko, ale to tak jak w Rakowie, w Legii myślę, że też, choć nie wiem do końca, w Rakowie no, można to nazwać takim komitetem transferowym, czy kolegialnie się podejmuje decyzję. Na koniec no, wiadomo, że akceptuje to właściciel klubu, no bo on daje na to pieniądze. Ja jako pierwszy trener, no oczywiście też muszę ten glejt taki sportowy postawić. To był tylko przykład transfery. No bo wie pan, że gdyby pan się zdecydował zostać w Rakowie do końca sezonu i byłoby wiadomo, że od nowego jest trenerem Legii, to ta runda wiosenna byłaby koszmarem pod względem natłoku plotek, pomówień, atmosfery, jaka panuje wokół pana, wokół obu klubów. To byłoby ciężkie do zarządzenia. No tak, ale przed takimi, takie sytuacje są no niepowszechne, no ale są gdzieś normą. No po prostu kończy się kontrakt, no jest kontrakt gdzieś już przygotowywany w nowym klubie i tak po prostu jest. Piłkarze też mogą podpisać kontrakt pół roku wcześniej. No i też no, można powiedzieć, no, czy on będzie tu grał, czy dawał siebie wszystko. No nie, ja podchodziłem to zawsze tak, że dopóki bym pracował w Rakowie, no to daję z siebie maksa. Oczywiście wiadomo, że no, nie ma co się oszukiwać, że i czasu trzeba było trochę poświęcić, zerkając na Legię. I to jest nieuniknione. No przecież nie powiem, że nie. Ja bym w ogóle nie patrzył, tak, co się dzieje w Legii, czy nie byłoby żadnych konsultacji odnośnie na przykład transferu właśnie, tak? Oczywiście, że tak, no ale no nie ma innej tutaj sposobności. Ja myślę, że też, no, trzeba spojrzeć i też na mnie, bo mówi się, no okej, Raków, tylko no na mnie jako na trenera, też na osobę, czy no też nie zrobiłem czegoś dla tego klubu, żeby jednak no, zrozumieć tą sytuację, że jednak no Legia tak jest, wiadomo, no trochę, ja nie powiem,
większym na pewno klubem. No, dzisiaj sportowo wyglądało tak, jak wyglądało. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast no, moje jakby tutaj, moją sytuację i jakby miejsce pochodzenia, tak, i tą całą sytuację związaną też z jakimiś tutaj relacjami i tak dalej, liczyłem na to, że będzie w jakiś sposób też zrozumiane to, że do takiej sytuacji może dojść. A oczywiście zdawałem sobie sprawę, że nie będzie to łatwe, nie? I nie będzie to łatwe pół roku, ale no też takie jest życie, tym bardziej mówię. No, cieszyłem się, że sprawa jakby została zamknięta, tak, i mogłem tutaj skupić się na Rakowie, i nie rozmawiamy o tym teraz w kontekście co by było, gdyby było. Nie? Zamknijmy ten temat Legii. Ostatnie tylko pytanie. Skoro reprezentacja Polski to jest coś, co może sprawić, że kariera nie zostanie zakończona lub zawieszona, to czy Legia Warszawa też można o niej coś takiego powiedzieć? Trudno powiedzieć, bo jak widzimy, no, różne są sytuacje w klubach i w Legii też, bo ja też nie jest jakby moim marzeniem czy intencją, tak, celem, żeby trafić do Legii czy do jakiegoś, mało jest chyba, nie ma większego klubu w Polsce niż Legia. Tylko po to, żeby tam być, nie? No to nie, no też to były określone warunki też, no ja nie chciałem tutaj wchodzić i nie będę wchodził nigdy w szczegóły, ale być może to też zdecydowało jakieś zmiany optyki, zawahanie i to, że na koniec dnia do tego nie doszło, nie? Bo ja nie chciałem tylko w Legii być, ale w Legii osiągnąć sukces i dlatego, może inaczej, uważam, że gdybym chciał tylko w Legii być, to bym był, o tak. I na tym zakończmy. Dobrze, to na tym zakończmy ten temat i odbierzmy telefon. Halo? Halo, siema. Siema. Siema Krzychu, siema Marek. Pierwsze pytanie dzisiaj. Czy oglądaliście finał Wimbledonu i za kim ewentualnie byliście? Nie? Czy team Dzeko, czy team Kirgios? A kolejne pytanie do trenera Papszuna. Czy dalej uważa, że Radomiak jest tak przewidywalny? I czy fartowna bramka w pierwszej minucie dalej zagwarantuje wynik Rakowowi w przyszłym sezonie? Tyle. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki. Co do pierwszego pytania, to nie, no ja nie pamiętam, kiedy cały mecz tenisa obejrzałem, bo chyba poza piłką nożną to nie oglądam żadnej innej. Nudzi pana tenis? Dyscypliny. Jak Nadal z Dziokowiczem gra 4,5 godziny kiedyś. No, to może coś w tym jest. Coś w tym jest, że tak, że w dłuższym takim okresie nie jestem fanem jakimś szczególnie tenisa, no, to tak odpowiem. Co do tego drugiego pytania, no i właśnie to jest zrozumienie też kontekstu, nie? Bo Raków też jest przewidywalny. No, Raków już kiedyś 4 lata temu, jak byliśmy pierwszy sezon chyba w pierwszej lidze. To też już słyszałem głosy, że to już wszyscy wiedzą, jak oni grają. I to już się skończyło, ten Papszon już się skończył i tak dalej. Drugi sezon trudniejszy dla Beniaminka niż pierwszy. I no, właściwie my gramy podobnie, nie tak samo. No wiadomo, staramy się ten model zmieniać, ale on jest podobny. Gramy w każdym meczu właściwie tak samo, staramy się. No, czy nam wychodzi lepiej, gorzej, to już jest inna sprawa. I to nie jest żaden zarzut być powtarzalnym. No, bo powtarzalnym to można być dobrym. No, Liverpool też gra tak samo zawsze. I też nie zmienia. City, tak? Również. City również, nie? I co? No, i teraz dzisiaj można powiedzieć, że Klopp z Guardiolą, no to oni się nie nadają, bo są przewidywalni, powtarzalni. To nic złego. A mecz w Radomiu, no uważam, że no, przypadkowa czy nieprzypadkowa, to bramka. No, dużo przypadku jest w piłce nożnej. Natomiast jako całość, no myślę, że całość meczu też była pod taką naszą kontrolą i wygraliśmy ten mecz, z tego co pamiętam, dość tak może nie przekonywująco, ale też spokojnie. Co do Radomiaka teraz nie wiem, zobaczymy. Jest nowy trener, bo mimo wszystko tamten sezon był bardzo udany dla Radomiaka i jako Beniaminka, to myślę, że pokazał się z dobrej strony. Lech to odczuł chyba mocno, bo stracił z Radomiakiem 5 punktów. Najmocniej to Wisła odczuła. No tak, Wisła rzeczywiście, bo to był pójść do trumny, a chyba też w Krakowie
Też chyba Radomek wygrał, o ile pamiętam. Była porażka, dokładnie. Więc trudno mi powiedzieć, co teraz Radomek będzie prezentował. Krótkie ogłoszonko. Co jakiś czas widzicie na ekranie reklamę Empik Go. Chyba Michał Pol wymyślał hasło promocyjne, bowiem na hasło Mayveni możecie przez 30 dni za darmo korzystać z tej aplikacji i tam są podcasty kanału sportowego, czyli to, o czym my rozmawiamy, ale w formie dźwiękowej, żeby na przykład puścić sobie w samochodzie albo na słuchawki, jak się idzie biegać. Pan biega? No teraz nie, niestety, bo kolana siadły, jestem po dwóch operacjach ostatnio i ostatniej niedawno. Ale tak, może nie jakichś dłuższych dystansach, ale zawsze starałem się ruszać, no nie tylko, trochę pokopać jeszcze rower, siłownia, no tak, żeby to, co mówiliśmy w tej przestrzeni czasowej, żeby znaleźć czas trochę dla zdrowia takiego, tak, też tak w takich kategoriach sport traktuję dzisiaj. Cały ten szlak, który pan przeszedł, można zamknąć powiedzonkiem od zera do milionera mniej więcej. No wiem, że zero takie umowne, ale jednak ten poziom, punkt startowy był bardzo, bardzo nisko. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni jednak do trenerów, których w sumie znamy. Byli piłkarzami kiedyś, gdzieś tam pojawiali się w telewizji, wtedy jakiś prezes zobaczył go, mówi, mądrze mówi, dawaj mi go, dostają pracę. Takich ludzi, którzy przeszli te wszystkie szczeble jak pan, w zasadzie nie ma, to jest jednostkowy przypadek i zastanawia mnie, czy ich nie ma, bo ich po prostu tam nie ma, pan był jeden, czy też idąc po tej drabinie, mijając kolejne drużyny, kolejnych rywali, to widział pan, że takich trenerów pełnych pasji, ale też wiedzy, którzy mogliby się dostać wyżej, że oni tam po prostu są i czekają na szansę? Myślę, że gdzieś po środku, że jednak ktoś i to nie... Nie było takie mocne i dużo, może nie dużo, no ale przepuściło parę utalentowanych ludzi, którzy no po prostu nie przebili się, no zostali gdzieś na niższym poziomie i tam sobie teraz funkcjonują, ale też no nie powiem, że to na każdym zakręcie, nie? Że z mojej perspektywy, jeżeli mogę ja to oceniać, bo ja wiem, jak ja podchodziłem do tego już na właśnie tych poziomach niskich, tak? To co mówiliśmy, na takich, jak pan to nazwał, podwórkowych, że no, starałem się to robić na maksa. Nie? Dla mnie nie było na przykład wyjazdu, może to głupie trochę, ale jeżeli był zaplanowany okres przygotowawczy w okręgówce, tak, nie wiem, połowy lipca, no to ja musiałem już wakacje mieć wcześniej zaplanowane, no bo nie wyobrażałem sobie, że ja zacznę, jak ktoś inny na przykład będzie prowadził zajęcia, nie. No i z takich rzeczy później się duże rzeczy, większe biorą, bo tego pilnujesz, tego nie odpuszczasz nigdy, starasz się rozwijać i na pewno niektórym tego brakowało, takiego zaparcia i właściwie poświęcenia się tej piłce z wiarą taką, że mogą coś osiągnąć, chociaż ja nigdy nie podchodziłem do tego w ten sposób, że to mi da w przyszłości, nie? Tak będziesz robił, to będziesz w ekstraklasie. Nie, po prostu ja to lubiłem robić. Mnie do tego nikt nie zmuszał, czy do tego słynnego podlewania, koszenia tego boiska. I mi to sprawiało radość, nie? Że widziałem, że robię to dla siebie, dla tych chłopaków, tak? Że to boisko jest super, nie? Fajnie, no, że później można było wyjść, potrenować, pograć, nie? Ja jeszcze przez ileś lat byłem grającym trenerem, sprawiało mi to radochę. Ja nie myślałem o tym, żeby być trenerem, tak, gdzieś wysoko, tylko robiłem to, co lubiłem i wydaje mi się, że to było takim kluczem, który mnie zaprowadziło do tego miejsca. Oczywiście, no wiadomo, gdzieś tam być może, chociaż być, no nie być może, no nitka talentu musi być do tego i do tego, co się robi w każdym zawodzie. Wydaje mi się, że gdzieś to też miałem, ale poparłem to taką pasją i chęcią rozwoju, ale nie w kontekście takim, żeby dojść akurat do tego miejsca, w którym jestem, tylko no po prostu, nie? Żeby to robić to, co się lubi. To jest super w życiu, aczkolwiek no to, co mówiliśmy, no to super to jest kosztem też czyimś, nie? I no, ja wyszedłem z tego założenia, że nie można wiecznie, no, jeżeli ma się rodzinę, żeby być takim egoistą, tylko no, fajnie ci jest, to sobie robisz, a inni, no, niech tam żona
tylko przyklaskuje. Nie? I, no nie, no też trzeba spojrzeć na te osoby, na rodzinę, na to, że oni też tej atencji potrzebują. Mm-hmm. A ma pan jakąś taką radę dla trenerów z niższych klas rozrywkowych, którym się marzy taka droga w górę? No, rad na pewno sporo by było takich rad, ale pierwsza sprawa to ja myślę, że jeżeli ktoś jest takim pasjonatą, to w piłce może się odnaleźć na jakiś, ja nie powiem, że trenerem, nie? No, teraz było oszukiwaniem tym ludzi, nie? Rób tak, poświęć się i takie ogólniki i ty na pewno będziesz gdzieś tam pracował. No nie, no bo możesz po prostu nie mieć takich kompetencji, nie nadajesz się do tego. I szczęścia. To też, oczywiście, że tak, ale ja myślę, że przede wszystkim kompetencje, bo dzisiaj ten przepływ informacji jest o niebo większy niż ja zaczynałem, załóżmy, nie? No bo no jak można było gdzieś trafić, no ciężko. Dzisiaj ci chłopcy młodzi, jakieś blogi, tak jak ja mam część trenerów, którzy wywodzą się z takiej organizacji, którą sami stworzyli, prawda, w której się edukowali wzajemnie, wyjeżdżali do Hiszpanii, no i no, oni są już rozpoznawani gdzieś, no i patrzysz, obserwujesz takich chłopaków, nie, i gdzieś do sztabów ich biorą i łatwo się już, jeżeli jesteś kompetentny, jeżeli jesteś pracowity umiesz, no może inaczej, no pasujesz do jakiegoś stanowiska, no to stosunkowo jest łatwo gdzieś się wypromować dziś. W moich czasach, jak ja zaczynałem, no było dużo trudniej, no bo jak można, tak samo piłkarzom, jak i trenerom. Dzisiaj jest dużo łatwiej, prawda? Dzisiaj w ilości menadżerów, obserwowanych meczów, bez względu na to, jak podejdziemy do scoutingu, bo to jest rozległy temat, że na pewno tu mamy duże jeszcze deficyty, to przez to sito na pewno się nie przeleci, tak jak kiedyś przelatywali ci potencjalni trenerzy czy piłkarze, więc na pewno tak, ale też to, co pan powiedział na początku, te zajawki od tego tematu, że no, nikt nie chciał stawiać na takich ludzi, nie? Taki, ja to nazywałem trochę jak kasta kiedyś prawników, nie? Też tam nie można było się dostać. Tak samo trzeba było być z dobrej rodziny. Tak, to taki krąg, że oni tylko, tak jak ta popularna karuzela, kręciła się, wyskakiwali i tak dalej. Teraz to wygląda zupełnie inaczej, bo mimo wszystko, no może w Ekstraklasie nie, bo to jest najwyższy poziom, chociaż no teraz dostał trener Szulczek szansę, czy Kaczmarek w Lechii, no to wiadomo, troszeczkę inna droga, ale też młody trener, tylko asystent, więc to się zaczyna zmieniać. Myślę, że moja osoba gdzieś tam troszeczkę też otworzyła oczy, że nie tylko moja, bo Irek Mamrot był jeszcze wcześniej, który tak naprawdę on chyba pierwszy był, który nieoddolnie może, ale z pierwszej ligi do no, sporego klubu, tak, i z osiągnięciami po Michale Probierzu do Jagiellonii i też dobry okres, więc. A kto kogo bardziej stworzył? Pan Michał Świeczewskiego w piłce, czy Michał Świeczewski pana? Ja myślę, że to taki tandem. Tandem, który... Inny prezes mógł pana znacznie wcześniej mieć dość, bo są różni prezesi, którzy mają swoje fanaberie i wyrzucić z byle powodu, na przykład różnicy charakteru. Z kolei dzięki temu, jaką pan pracę wykonał, Michał Świeczewski dzisiaj jest uważany za właściciela klubu, który wszystko robi książkowo. Tak, dlatego myślę, że zgadzam się z tym, że w innej konfiguracji mógłby wyrzucić albo ja bym mógł odejść, bo tak też się zdarzało często wcześniej, że często nie, no ale zdarzało się, że dochodziło do rozstania z mojej inicjatywy. A tutaj no, nie było takiego nawet momentu, nie? I też ja mam jeszcze większy szacunek do Michała za tą sytuację z Legią, bo przecież mógł się zachować zupełnie inaczej. Powiedział, jak tutaj romansujesz, no to nie mamy już o czym rozmawiać. No ta sprawa dogadaliśmy, ale okej, okay, no ja już mam innego trenera na twoje miejsce. Ja też bym to zrozumiał, nie? Dla mnie to też nie byłoby problemu i to jest gdzieś tam naturalne. Ale wracając
do tej myśli, to myślę, że ta korzyść jest obopólna i dzięki naszemu dużemu udziałowi ten klub jest w tym miejscu, w którym jest, ale nie tylko, bo tu wielu ludzi się przysłużyło też, którzy byli w jakiś sposób krótko, bo te zmiany, bo się mówi o sztabie, nikt nie wchodzi w głąb klubu, ile było prezesów, ile było dyrektorów sportowych przez ten czas, to pewnie około 10 razem. A to nie ja ich zwalniam. No bo to taka stabilizacja w Rakowie jest pozorna. Jest jeden trener, ale wokół niego razu wiruje cały świat. Od razu mówię, że to nie ja zwalniam, tylko Michał, że nie było mi wszystko przypisane. Ale ci ludzie wszyscy w jakiś sposób, oni mieli jakiś wpływ na rozwój Rakowa, jakąś jedną decyzją, dwoma chociażby, nie? Znalezieniem jakichś ludzi, rozwojem w jakichś obszarach, bo ten klub, no, jak ja przychodziłem, no, to nie miał żadnych struktur tak naprawdę. Dzisiaj one gdzieś tam są budowane, czy już funkcjonują, więc to się zmienia, no, bardzo, bardzo mocno, nie? Bardzo mocno. Zaraz odbierzemy telefon, przypominamy, że czapeczka, jak ona była nazwana? Kloszardówka. Kloszardówka Michała Probierza z jego podpisem. Nie, no nie Probierza, bo... Jest, przepraszam. Michał się obrazi. Też na pewno. Marka Papszyna jest do wylicytowania, podobnie jak koszulka The Papszun One. Nie The Probierz One, The Papszun One. Z autografem. I żeby to zrobić, trzeba wziąć udział w zbiórce pieniędzy dla Hani z Częstochowy, dwulatka. Kto najwięcej wpłaci pieniędzy na zbiórkę Na się pomaga, link w opisie do filmu. Kto najwięcej wpłaci do zakończenia Hate Parku, ten wygra te dwie nagrody. I odbieramy od razu telefon. Halo? Halo, halo. Halo, witamy. Siemanko, witaj Brązoba z Częstochowy. Dobrze, Krzysiu, że przypomniałeś o tej akcji, bo również chciałem ją przypomnieć. Dziękuję ci za to i chciałem zadać pytanie do trenera Marka. Śmiało. Z jaką ligą by chciał, znaczy w jakiej lidze by chciał poprowadzić klub i powalczyć o najlepsze te miejsca? W jakiej lidze? W jakiej lidze? Nie wiem, czy ja się do jakiejkolwiek ligi, bo ja języka nie znam. Musieliby się dopasować wszyscy do mnie. To w polskiej. Najlepiej w polskiej. Ale zakładając, że jednak trener zna język. Ale nie. Teoretycznie. Nie myślałem. To może nie opuści trener Rakowa, bo nie może trener Rakowa opuścić. Nie myślałem nigdy o żadnej lidze, mówiąc szczerze, to znowu takie. No, to jest chyba to, co mnie gdzieś tam w tej drodze charakteryzowało, nie? Że ja nie siedzę, nie myślę tutaj, jaka liga, reprezentacja. Kiedy czemu Cześkowi się noga powinie w końcu. Nie, to absolutnie. No co, no styczny nowy selekcjoner jest potrzebny. Absolutnie nie. Kibicuję reprezentacji, zawsze kibicowałem i kibicował będę. Co do ligi, no nie wiem, no tutaj ciężko w ogóle myśleć o jakiejś lidze, jak żaden trener polski nie pracuje w żadnej lidze, to ciężko sobie wyobrazić siebie w jakiejś lidze, jak to jest dla nas. Dla no, ale nas, pan jest najlepszym trenerem dla nas polski. Niemożliwe. No to takie, jak Częstochowy, to może być subiektywna trochę opinia, bo jak zaraz będzie telefon z innego miasta, to może być już nie tak do śmiechu. Ale to nie jest tylko moja opinia, to jest, myślę, opinia wielu osób z całej Polski. Dziękuję, no tak jak mówię, no fajnie by było kiedyś, żeby nie tylko, może nie ja, ale w ogóle polscy trenerzy, żeby ktoś przetarł ten szlak i to jak z piłkarzami, bo też taki maraz był w pewnym okresie, że my nie robiliśmy żadnych transferów znaczących. Dzisiaj robimy już duże transfery i ja wierzę, że przyjdzie czas taki też na trenerów. Oczywiście promocja jest jedna, tylko musimy się pokazać w pucharach. To jest jedyna droga, albo selekcjoner, który robi dobry wynik, jak trener Nawałka. Wierzyliśmy w to, że to on będzie tym, który zagraniczny klub obejmie znowu, tak, po trenerach, selekcjonerach, oprócz trenera Kasperczyka, który selekcjonerem nie był, ale jakieś dokonania miał za granicą. Tak się nie stało, musimy czekać na to, że ktoś z naszych trenerów się wypromuje w pucharach albo w reprezentacji. No teraz w pucharach jest nas, no nie za dużo Polaków, bo dwóch, więc... No nie za dużo. No i słyszymy z tej wypowiedzi, że nie będzie pan pracował za granicą. Nie ma co tego specjalnie ciągnąć. No raczej to jest mało prawdopodobne. Drugie pytanko. Można drugie pytanko? Tak. Czy boli głowa po wczoraj? Jeszcze raz? Czy boli głowa po wczoraj?
Nie, dlaczego nie? Nie, ale to od czego? Od alkoholu. Od alkoholu? Nie, no bez przesady. Nie o 20. To nie jest moment taki, żeby świętować. Oczywiście doceniamy ten sukces, ale już od rana trzeba było pracować i przygotowywać się do kolejnego meczu, bo już w piątek i nie ma czasu na świętowanie, podobnie jak drużyna. Do autokaru, do domu, bo dzisiaj rano już o 11 był trening, więc czasu na świętowanie nie było, bo idziemy dalej. Rozumiem. Dziękuję za rozmowę. Mogę jeszcze kogoś pozdrowić? No możesz. To chciałem pozdrowić tak. Majkiego, Garbacza oraz Krecika. I Grubego. No, dzięki. Pozdrawiam. 12 minut temu rzuciliśmy ankietę, ale na czat nasz, ale pytanie nie brzmiało, czy trener Papszut powinien zostać selekcjonerem w przyszłości, tylko czy zostanie. Proste, tak lub nie. No i 74% uważa, że tak, że Marek Papszut w przyszłości będzie selekcjonerem reprezentacji Polski. Kurczę, tylko tam 5 osób podobno oddało głosy. 3299 osób na razie oddało głosy. To dużo. To miłe, no, bo widać, że jednak ludzie tą pracę moją doceniają i w jakiś sposób no też jest jakaś wiara, że bym był właściwą osobą w takim przekroju chociażby osobowym, tylko mówię, no to są znowu jakieś takie dywagacje, fajnie tak. Sobie o tym porozmawiać, no, jest miłe, ale nijak to może później się przełożyć na rzeczywistość, także... No to gdybyśmy mieli o tym porozmawiać, ale nie tylko o tym, bo często mówimy, jakim trenerem jest Marek Papszun, ale przez pryzmat dyscypliny, wymagań, obowiązkowości, jakiegoś takiego ładu, który musi być wprowadzony w klubie, tego, że piłkarz musi znać swoje miejsce w szeregu, ale rzadko rozmawiamy o samej piłce. To jakim trenerem jest Marek Papszun? Jaką piłkę lubi grać Marek Papszun? Jaka jest jego taktyka? Jakie są jego kluczowe założenia? Gdzie by siebie umieścił na tej mapie trenerów, gdybyś miał się porównać do kogoś ze świata? No jaką piłkę? No przede wszystkim taką, żeby wygrać mecz. No, bo dla mnie najważniejsza jest skuteczność. Po to się gra, żeby wygrać. No. Zawsze tak do tego podchodzę. Ale to jest trochę banał. Bo jednak banał, trzeba mieć oczywiście, no, plan na to, jak tutaj, oczywiście, że tak. No, ten plan widać w Rakowie, jak Raków gra. No, to jest właśnie taki plan, że w każdej fazie jest przygotowany. Wczorajszy mecz to pokazał, że drużyna jest bardzo dobrze zorganizowana, wie w każdej fazie gry, co robić. Oczywiście najtrudniejsze dla trenera są te działania z piłką do wdrożenia. Bo tutaj bardzo wiele zależy od piłkarzy, od ich umiejętności, od ich pewności siebie, bo bez piłki rola trenera jest większa bez piłki niż z piłką, bo w działaniach z piłką bardziej decydują piłkarze. I to jest właśnie odpowiedź, że ja uważam, że dzisiaj my bez piłki jesteśmy bardzo mocną drużyną. Pracujemy cały czas nad tym, żeby być coraz mocniejsi z piłką, bo to jest działania z piłką. No bez piłki też, ale z piłką w większości to jest proces niekończący się, bo to też się wiąże z wymianą zawodników, z wdrażaniem ich też momentem, formą, dyspozycją, co oni są w stanie zrobić. Ale banał, na takich banałach właśnie ogólnikach, to są duże zasady u nas, no od tego się zaczyna. Później wchodzimy w mniejsze zasady, podzasady i tego jest bardzo... Jakie są te mniejsze zasady? No mniejsze zasady to są zachowania w poszczególnych fazach gry. Jak bronimy, jak atakujemy, jak przechodzimy z fazy do fazy i w tych fazach są jeszcze subfazy, czyli podzasady, co robimy konkretnie. O wślizgach rozmawialiśmy z takimi detalami. Jak się zachowujemy, kto idzie wślizgiem, kto asekuruje. No jest bardzo dużo tego w toku działań. Także ten nasz sposób gry, model jest bardzo... Bardzo szczegółowo. Oczywiście rozmawiając o reprezentacji, to jest nie do przeniesienia. No, to musi być na poziomie bardziej ogólnym, dopasowania zawodników do pewnej myśli i tego, jak my chcemy grać, czyli jak bronić, jak atakować, ale bardziej w takich założeniach ogólnych, no bo po prostu w reprezentacji na to nie ma czasu, żeby taki model przygotować. Ale wchodząc już bardziej niż wygrać mecz, no to na pewno to jest bardziej gra bezpośrednia niż gra na posiadanie piłki. Oczywiście też nie mylić, że to każda akcja ma iść prostopadle. Ale lubcie szybko zdobywać przestrzeń. Tak jest, dokładnie tak.
szybko, dynamicznie wykorzystać każdy moment, kiedy otworzy się przestrzeń, wykorzystać przestrzeń, wchodząc w nią cały czas do przodu. Bo jeśli już gracie na utrzymanie, to w okolicach pola karnego przeciwnika, tam jak wszystko jest poblokowane, to tam możecie się piłką pobawić, a wcześniej to jest tak, po prostu... Taka jest idea, że trzecia tercja to jest tercja, gdzie ewentualnie trzeba się utrzymać, zmienić centrum. Oczywiście od tyłu też, jeżeli przeciwnik nie daje wejść, no to my się utrzymujemy, nie gramy każdej akcji zdobywającej, natomiast no, zawodnicy muszą czuć moment, kiedy to następuje i to, co powiedziałem, to już od nich zależy, dając im pewne narzędzia, rozwiązania w sposobie poruszania się, też asekuracji, żeby móc przechodzić z fazy do fazy, no to oni muszą być odpowiednio spozycjonowani, nie mogą sobie biegać gdzie chcą, tylko współpracować w odpowiedni sposób, żeby tracąc piłkę być w gotowości od razu do odbioru, odbierając piłkę być w gotowości znowu do ataku, bo dzisiaj futbol no, przechodzi z takiej gry pozycyjnej bardziej w grę dynamiczną. Oczywiście jeżeli się spotykają dwie takie drużyny, no bo jak jedna się tylko blokuje, no to wiadomo, druga będzie atakowała i ta gra dynamiczna taka już nie jest, jak długo się będzie broniła, chyba że ta drużyna, która atakuje, no nie utrzymuje się też długo, no, ale to już mówię, no kwestia drużyny i poszczególnych meczów, ale jeżeli chodzi o taką ideę gry ogólną, bardzo w założeniach, to na pewno jest bardziej gra bezpośrednia i nastawiona na zdobywanie, nastawiona na tworzenie sytuacji i szukanie tych szans. No wczoraj ten mecz był takim, który to uwidocznił, bo nie widziałem jeszcze, Polski również. Nie widziałem jeszcze, tak, to finał to już zdecydowanie, nie widziałem jeszcze raportu z meczu, bo jeszcze nie doszedł, natomiast no, zakładam, że jak zwykle Lech miał więcej posiadania, no i praktycznie jak zwykle w ostatnich meczach my wygraliśmy, nie? I mieliśmy więcej sytuacji poza tym meczem w Poznaniu, bo rzeczywiście tam nie stworzyliśmy zbytnio sytuacji, strzeliśmy bramkę, mając dwie chyba sytuacje tylko, ale też Lech nie natworzył wtedy, nie miał zbyt dużo. Te mecze są takie, chyba obrazują, że trochę może nie style gry, bo za Maćka Skorzy Lech też się zmienił. Nie był taki posiadający, też chciał grać bardziej bezpośrednio. No i myślę, że to doprowadziło do tego, że zdobył mistrzostwo. Że ten pragmatyzm decydował. A pan rozbiera na czynniki pierwsze grę swojej drużyny, to wiadomo, ale też jakichś drużyn zagranicznych, na których chce się wzorować, czy nie? W ogóle nie. Nie. No, ja nigdy nie byłem tego zwolennikiem, bo tam są piłkarze na innym poziomie. No, to, nie jesteśmy w stanie czasami tego przyłożyć. Małe jakieś elementy. Chłopaki w moim sztabie sporo pracują na działaniach indywidualnych tych zawodników z innych lig, najlepszych. Tylko że to takie momenty, żeby pokazać, jak się najlepszy zachowuje. Tak, decyzje, zachowania indywidualne w pewnych sytuacjach, czy w obronie, w ataku, żeby no, pokazać ideał. Tak? No. Czy nie jest tak, że pan mówi do żony, dzisiaj gra Liverpool, muszę obejrzeć, nie przeszkadzam? Nie. Oczywiście jak oglądam to pod kątem też takim nie kibicowskim, a bardziej trenerskim, zawodowym, ale to też, żeby jakieś szczegóły wyłapać, bardziej niż całą ideę, koncepcję gry danego trenera, bardziej w szczegóły niż w duże rzeczy. No dobrze, odbierzmy telefon, halo. Witam, Tomasz Bulgoszy. Cześć. Witam. Cześć. Dwa pytania do trenera Papszuna. Pierwsze, mam pytanie odnośnie Marka Śledzia. Czy był konflikt między panami? I drugie pytanie, trochę poniekąd związane z pierwszym pytaniem. Jaka jest przyszłość, jeśli chodzi o zawodników Akademii Krakowa? Dzięki, nie blokuję linii. Pozdrawiam. No na pierwsze pytanie niestety nie mogę odpowiedzieć, bo przedwczoraj obiecałem jednemu z zarządzających klubem, że się nie będę na temat dyrektora Śledzia, znaczy pana Śledzia wypowiadał. No też przecież wiadomo, skoro zabronili się, czy obiecał pan, że się pan nie wypowie, to znaczy, gdyby pan się wypowiedział, to by było to negatywne. Także jak obiecałem, to się nie wypowiem, ale już dużo powiedziałem na ten temat, więc można wiele wypowiedzi odtworzyć. Przyszłość Akademii... Czy jak pan pójdzie do Legii, to on znowu musi zmienić miejsce pracy. Chłopaków... Nie, to
to nie jest tak. No, to szerszy, głębszy temat jest. Co do chłopaków z Akademii, jeżeli ten poziom będzie ich predysponował do tego, żeby mogli rywalizować w pierwszej drużynie Rakowa, to ja będę zawsze pierwszym, który im to umożliwi. Tylko to musi być odpowiedni poziom i dziś ci chłopcy tego poziomu nie prezentują. I to też nie jest zarzut, nie wiadomo teraz do kogo, można było lepiej. Być może, ale poziom drużyny jest wysoki. No, trudno dzisiaj wymagać od chłopaków z Akademii, żeby oni mogli rywalizować, nie wiem, nie powiem, z Divim Lopezem, no, ale nawet z innymi zawodnikami, którzy wczoraj wystąpili, ale na pewno oczekiwałbym więcej, że oni chociaż będą w tej kadrze na pozycjach 23, 4, 5. No i to mnie martwi, że tu takiego poziomu nie prezentują i to też pokazują wypożyczenia, bo po prostu nie mamy tych wychowanków nawet na poziomie centralnym i to jest martwiące, bo tu nie chodzi o Raków, tylko też o inne drużyny, no ale zobaczymy. No być może te młodsze roczniki już będą lepsze. Także Raków był jednym z klubów, który aktywnie działałby. Przepis o młodzieżowcu został zniesiony, został ograniczony. Teraz jest dość kuriozalny moim zdaniem. Nie wiem, jak pan się na to zapatruje. Natomiast no, pod pana walczono trochę, żeby ten młodzieżowiec nie musiał być wystawiany. Znaczy tak, no, przepis o młodzieżowcu... Ja od początku byłem jego przeciwnikiem i argumentowałem to nie tam na tej zasadzie, że nie lubię młodych, nie lubię na nich stawiać, bo wręcz przeciwnie, u mnie zawsze grali młodzi zawodnicy, tylko tak jak mówię, muszą prezentować odpowiedni poziom. Problem jest, kiedy go nie prezentują, a muszą grać, nie? I to zaczyna się kłopot dla trenera, bo po prostu musi wystawiać słabszego zawodnika kosztem lepszego. Ja rozumiem tą ideę, że trzeba promować Polaków, tylko w inny sposób. Są te listy, które się zgłasza do rozgrywek i tam trzeba po prostu zawrzeć odpowiednią ilość młodzieżowców, Polaków. Zresztą tak jest, bo tam chyba 17 jest miejsc, bo niektórzy mówią, nie znając w ogóle regulaminu, no to zaraz wystawicie wszystkich obcokrajowców. No nie, no bo listy na to nie zezwalają. Możemy tylko 17 chyba, z tego co pamiętam. Czyli maksymalnie moglibyśmy 17 obcokrajowców zgłosić. Być może trzeba to ograniczyć, nie wiem. Dzisiaj tak jest. Kolejna lista to są szkoleni w federacji. Kolejna lista to są młodzieżowcy i wychowankowie. I po prostu ja jestem za tym, żeby te kadry były tak przymuszać kluby tą zasadą, ale nie narzucać trenerom tego, że musi grać młodzieżowiec, bo to może być słabszy zawodnik. Poza tym w kadrze jeszcze będą słabsi, bo mówimy na boisku, ale w kadrze, bo nikt o tym nie mówi, że w kadrze też będą z dwóch, trzech słabszych od tych, którzy w kadrze nie są teoretycznie, bo nie musi wcale tak być, bo poprzednie nasze sezony pokazały, że też ci młodzieżowcy po prostu i tak by grali. No, siłą rzeczy polskie kluby muszą być skazane na to, na szkolenie młodych Polaków, no bo tylko z tego mogą zarabiać. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to... No nie tylko z tego. To... Możecie na przykład sprzedać Kowaczewicza. Oczywiście, że tak, ale i z tego też, ale to są ciężkie... ciężkie tematy ze względów scoutingowych, bo taki Kowaczewicz się trafi raz na jakiś czas, myślę, że... Macie z nim trochę problemów, co? Dlaczego? Generalnie. No, że on chciałby grać wszystko, a nie może grać wszystkiego, bo jest właśnie ten każdy przepis. Chce grać, no właśnie. Ale no. Wkurzał pana jego menadżer, czy nie? Jego nawet nie znam. Nie? Nie, można gdzieś... nie znać, na przykład mnie wkurza Cristiano Ronaldo, go nie znam. Jakby... Medialnie, nie no... Medialnie była jakaś tam utarczka, no bo chłop trochę zwariował, mówiąc kolokwialnie, ale tak jak mówię, ja go nie znam, ale zostało to wyjaśnione w klubie. Podobno sympatyczny człowiek, tylko emocjonalny. Tylko trafiła kosa na kamień. Tylko bardzo emocjonalny, stąd doszło do jakiegoś nieporozumienia. Nie, Vladan jest naprawdę w porządku
piłkarzem, tak to nazwę. Natomiast no, każdy ma ambicje i chce grać. I właśnie to, co zostało powiedziane, no, jak ja go brałem w jakimś tym, bo chyba była taka sytuacja, że w jakimś meczu właśnie Trelu bronił ze względu na młodzieżowca. No to mu to wytłumaczyłem, no ale ja rozumiem, że on to nie przyjął. No i właśnie z tym walczyłem, nie? No bo jego to średnio obchodzi, że ma bronić młodzieżowiec. On sobie pewnie myślał, to weź sobie wstaw na innej pozycji tego młodzieżowca, a ja muszę bronić. I dla mnie to jest zrozumiałe, dlatego ja jestem przeciwnikiem, bo to jest po prostu niesprawiedliwe i to jest takie narzucone też trochę sztucznie, bo ci chłopcy też czasami się przez to nie rozwijają. Oni też kalkulują, ci młodzieżowcy w kadrze. Ja jestem ty, no dobra, to ty tu. Oni, no tak to niestety wygląda czasami i to dla nich samych jest niedobrze, że oni nie rywalizują. Co do tej zmiany, no oczywiście ona nie jest idealna, to jest taki kompromis, bym dzisiaj to nazwał, ale zrzuca trochę nam trenerom kajdany z rąk, bo już nie musimy w tym konkretnym meczu koniecznie wstawić młodzieżowca. Nie? W ogóle nie musicie. Wystarczy mieć siano. No tak, no to są już duże pieniądze, nie? 3 miliony, nie wiem, no, czy... Powiedzmy, jak Górnik Zabrze jest zadłużony na 140 milionów, to się zadłuży na 143 i nie będzie wystawiał młodzieżowca. To jest możliwe, tylko chyba ktoś dzięki temu zyska, nie? Bo te pieniądze mają być kolportowane... Ale nie w tabeli. Do tego systemu Pro Junior. No to te pieniądze wrócą de facto do tych ludzi, do tych klubów, które stawiają na młodzieżowców. To jakiś sens ma, ale... Ale umiarkowany. No, ja bym tego tak nie nazwał. Mówię, jest to jakiś kompromis, chociaż nie jest to idealne rozwiązanie, bo idealne rozwiązanie to po prostu ten przepis zlikwidować i na poziomie najwyższym, oczywiście w niższych ligach on powinien obowiązywać, chociażby przez to, że na przykład dzisiaj Raków, my byśmy mogli tych chłopaków wypożyczyć, a ich trzymamy tutaj w Rakowie, no bo jest przepisem młodzieżowców, a nie wiem, Krzyżaka chce pół pierwszej ligi. Mhm. Telefony są ciągle i kiedy. No ja nie wiem. Nigdy. No nigdy prawdopodobnie, no bo jest przepis o młodzieżowcu i dostanie szansę, ale nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby, żeby ci chłopcy grali jednak w pierwszej lidze i jak będą gotowi, już do tej ekstraklasy wracali. No dużo było takich przypadków wcześniej, no mi się tak nasuwa Puchacz, Moder, to takie nazwiska, które myślę bardzo dużo skorzystały na tych wypożyczeniach. Puchacz IKS Katowice, Moder Odra Opole. I Zagłębie Sosnowiec jeszcze Puchacz. I dużo skorzystali na tych wypożyczeniach, grali też, no, trzaskali się trochę, wrócili do Lecha i byli wiodącymi postaciami, więc myślę, że to jest dobry kierunek. No, wiadomo, że ten przepis nie był w dłuższym gdzieś tam okresie, może to budzi trochę takie też kontrowersje, natomiast no, ja uważam, że jak coś jest głupie, to nie należy w to brnąć, tylko po prostu trzeba to przerwać. Mhm. Telefon, halo, byle nie głupi? To się okaże. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam jedno pytanie do pana trenera. Dzień dobry, panie trenerze, cześć Krzysiek. Cześć, cześć. Dzień dobry. Chciałbym zapytać pana trenera o... Czy wzorował się pan trener na jakichś trenerach, którzy są obecnie w obiegu, którzy cały czas trenują? I jeszcze jedno pytanie do obu panów. Czy co sądzicie panowie o zatrudnieniu Michała Probierza w U21? I to tyle. Dzięki. Dziękujemy. Czyli odpowiadając na to pierwsze pytanie, nie wiem, czy wzorował to jest dobre słowo, ale ja swego czasu dużo biografii, właśnie chyba wszystkie dostępne, czytałem o trenerach i niektóre naprawdę były ciekawe, już tytułów nie pamiętam, no ale wiadomo, tych najlepszych: Klopp, Guardiola, Ancelotti, tak to... Ferguson pewnie. Ferguson, oczywiście, to Wenger, no to miałem to wszystko przeczytane. Zaznaczałem sobie też takie interesujące fragmenty, bo tam dużo ciekawych, zawsze mnie interesowało, jak to tam jest w środku, nie? Nie życiorys może tak bardzo, to zarządzanie drużyną najbardziej. Jak oni do tego podchodzą, do zawodników, sztab, jak to układają trening.
i tam no, jedna mniej Simeone, mniej interesująca, druga bardziej, bo więcej było szczegółów, ale dużo można było ciekawych rzeczy wynieść dla siebie i no to można powiedzieć, że w jakiś sposób tak, no w ten sposób, no bo wiadomo, że do tych ludzi nie ma się raczej dostępu. Co do drugiego pytania, no ja nie mam jakiegoś, nie wiem, nie rozumiem też pytania, no o Michała jako trenera reprezentacji, no nie widzę tutaj jakoś, nie wiem, nic w tym złego. Chociaż wiem, że zaraz będzie przypisane, że Michał nie stawiał na Polaków, że ściągał obcokrajowców, tylko to trochę ja o tym już powiedziałem. To nie jest tak do końca. To nie może, nie wiem, dyskwalifikować go jako trenera młodzieżówki. To chyba inne kompetencje tutaj powinny decydować. O Michale Probierzu to więcej będziemy rozmawiali z samym Michałem Probierzem, bo on będzie gościem w środę Hate Parku, więc zapraszam już dzisiaj. Jutro Mariana Schreiber będzie gościem Hate Parku, a w środę Michał Probierz. Dlaczego się pan uśmiechnął na Marianę Schreiber? Nie no, to ciekawi ludzie bardzo. No, bardzo ciekawi ludzie. Bardzo ciekawi, więc... Nadchodzi rewolucja polityczna. Podobno się zostałem zapisany do partii Mariany Schreiber. Boję się, że jutro zostanę z niej wypisany. A widziałem zdjęcie, to... Tak. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Jeśli jest to partia wozowska, w której nie można krytykować przełożonego, to jutro mnie wyrzucą. Więc nie przywiązuję się specjalnie do tej kariery politycznej. To można zmieniać partię, nie tak jak my kluby, że nie można rozmawiać, trzeba w jednym klubie. Oczywiście, partię można tak zmieniać. No a propos takiego zmieniania i w ogóle sentymentów, to czy sentymenty są w życiu potrzebne? Bo ja generalnie wychodzę z założenia, że dobrze jest mieć sentymenty i przywiązywać się do ludzi, ale jednocześnie wiem, że są stanowiska i są momenty, gdy trzeba je odłożyć na bok. I chodzi mi o to, czy jak się zrobi tyle awansów, zżyje z taką grupą ludzi, to potem jest kilka nieprzespanych nocy, gdy trzeba im powiedzieć, słuchaj, to już jest za wysoko dla ciebie, to już jest poziom, w którym ty mi nie pomożesz i ja muszę ci podziękować. Wiem, że robiąc awans wyobrażałeś sobie, co będzie dalej i że będziemy dalej szli na szczyt, natomiast ja będę szedł, ale ty już nie. Tak, tak, to najtrudniejsze dla mnie momenty są. Właśnie po awansach takie przypadki miałem, takie sytuacje, wiadomo, tych zmian było u nas stosunkowo dużo i wśród tych piłkarzy trafiali się tacy, którzy naprawdę byli bardzo przede wszystkim wartościowymi ludźmi i super się zachowywali w szatni, zawsze można było na nich liczyć, ale nasza ocena, moja, no, poziomu sportowego właśnie była taka, że ty już tego nie dźwigniesz wyżej. No i to były te momenty najtrudniejsze. Dzisiaj właściwie już no, takich sytuacji nie ma. Nie ma może aż takich zawodników w ostatnim czasie. No został Niewulis. No Niewulis, Kun, Sapała, Musiolik, Petrasek. 6 lat. Nie? Jeszcze jest sporo tych graczy, z takich, którzy idą z nami oddolnie, więc te rozstania też by nie były łatwe, ale dzisiaj raczej ci zawodnicy odchodzą bardziej, bo oni gdzieś tam się promują już trochę, ci, którzy pełnili ważne role. A co pan wtedy im mówił? Przygotowywał się pan wcześniej, dzień wcześniej, jak z jakimś zawodnikiem porozmawiać? No oczywiście, że tak. No trzeba. No, ja nie starałem się wtedy nie wydłużać tego, no bo zakładałem, że i tak tego zrozumienia nie będzie, tak? Że, to wiesz, jak najbardziej empatyczne przygotowanie się do rozmowy. Tak to wygląda, nie? No bo ja starałem się poczuć w roli tej osoby z drugiej strony. No ja bym nie chciał, żeby ktoś miał, rezygnuje ze mnie i opowiadał mi tutaj, jak jestem wspaniały, cudowny, ale jednak tam są drzwi, nie?
Ostatnio Jakub Kosecki mi opowiadał, jak to było załatwione w Motorze Lublin po ostatnim sezonie. To znaczy przyszli do szatni sprawdzić, o której mają swoje testy biegowe. I po prostu czterech piłkarzy nie było na tej rozpisce. Na początku uznali, że to dobry znak, bo nie będą musieli biegać. O tym się domyślili, że to może nie o to chodzi. Nie, no, no i to jest kolejny element, którego mi na pewno nie można zarzucić, bo ci zawodnicy, którzy odchodzili z Rakowa, to właściwie wszyscy ze mną rozmawiali. No być może teraz jacyś obcokrajowcy, którzy odeszli, ale oni jeszcze nie odeszli, bo są na wypożyczeniach, to też nie. To tak się nie zdarzało, żebym ja ich o tym nie poinformował. I uważałem to za mój obowiązek jako takiego bezpośredniego przełożonego, że z szacunku do tych ludzi należy po prostu usiąść i powiedzieć im prosto w twarz, jak wygląda jego sytuacja, też podziękować, tak, za to, co dla klubu zrobił, czy mniej, czy więcej. Każdy z tych chłopaków coś wniósł, chyba że no, no byli chyba, tacy, że nie chyba, że byli tacy, że nie, no ale to wtedy to wiadomo, tego sentymentu nie było, tylko no, po prostu no, żegnamy się i bezemocjonalnie. No, niewiele zrobiłeś, życie dalej się toczy. No, życzę ci wszystkiego najlepszego, ale gorzej było jednak, jak byli zawodnicy tacy jak Rafał Figiel na przykład, kapitan drużyny przez drugą ligę, pierwszą, dwa awanse i zawsze na pewno marzenie, żeby w tej ekstraklasie zagrać. Cieszę się bardzo, że zagrał w Podbeskidziu, nie? Że mógł tej ekstraklasy liznąć, bo tak no, nie byłoby fajnie, bo na pewno jakiś tam żal by był. Zresztą wtedy też popełniłem duże błędy w komunikacji, w relacji z nim, bo ja już wiedziałem wcześniej, że ta umowa pewnie nie będzie przedłużona i jakby też ten kontakt między nami tak trochę... Udawał pan, że nie jest to przesądzone? Nie do końca tak, ale nie potrafiłem się w tej sytuacji odnaleźć, żeby po prostu dalej było tak jak wcześniej. Nie? Dzisiaj już inaczej bym postąpił. Po prostu porozmawiał też wcześniej, jaka może być sytuacja. Wtedy nie potrafiłem podejść do tego tematu. Nie? Wiele takich błędów też popełniłem gdzieś właśnie, tu już mówiłem o tym, gdzieś w sztabie za bardzo czasami się napinając na niektóre rzeczy, nie rozumiejąc tego, że może ktoś nie potrafić, nie chcieć mu się na przykład. No co? Dzisiaj inaczej na pewno do tego podchodzę i też ten taki temat bym też na pewno rozwiązał inaczej już. Dobrze, ja przypominam, że czapka Marka Papszuna z autografem, kloszardówka jest do wylicytowania razem z koszulką pamiątkową The Papszun One, również z autografem, gratka dla kibiców Rakowa Częstochowa. W linku do filmu macie link właśnie do zbiórki na Hanie, dwulatkę z Częstochowy, która potrzebuje jeszcze ponad 1 000 000 złotych zebrać, ona się pomaga i próbujemy jej w tym pomóc. Kto wpłaci najwięcej do zakończenia Hyde Parku, czyli jeszcze jakieś 23 minuty, ten taki zestaw otrzyma. A my odbieramy kolejny telefon. Halo? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Tomek z Warszawy. Tak na wstępie powiem, że jestem kibicem Polonii Warszawa i w związku z tym chciałbym zadać trenerowi Papszunowi takie 3 pytania troszeczkę z tym związane. W pierwszej kolejności takie pytanie konkretne. No, chciałem zapytać, czy dostał pan kiedykolwiek ofertę objęcia fotela szkoleniowca Polonii? Następnie chciałem zapytać, jak trener wspomina współpracę z byłymi zawodnikami czarnych koszul, z Szymonem Lewickim oraz Adamem Czerkasem. No i trzecie pytanie, jeszcze w kontekście Adama Czerkasa. Zawsze mnie ciekawe, bo tam troszeczkę śledziłem jego losu już po odejściu z Polonii, gdzie grał u nas w trzeciej lidze, potem jeszcze grał w pierwszej. Zawsze mnie ciekawiło, dlaczego trener z niego zrezygnował po sezonie 17-18, gdzie on tam był chyba czołowym strzelcem, bodajże 8 bramek strzelił. A w kolejnym sezonie dał pan mu tylko szansę w meczu z Wiktorią Solujówek, bodajże w Pucharze. To takie 3 pytania ode mnie, szybkie. Dziękuję za odpowiedź. Dzięki. Co do Polonii, to takiej oficjalnej nie. Wiem, że jakieś tam rozmowy były w mojej sprawie, ale nigdy takiej propozycji z Polonii nie dostałem. Więc to odpowiedź na to pytanie. Oczywiście będąc tutaj trenerem na Mazowszu, gdzieś to moje nazwisko we wszystkich klubach chyba krążyło w pewnym momencie, i Dolkanie, i Zniczu i tak dalej, to też pewnie w Polonii, ale to,
To myślę, jak wielu trenerów. Ja też często i na meczach tych wszystkich drużyn bywałem już jako trener i pracując na Mazowszu. Co do tych dwóch gagatków, to napastnicy, indywidualiści, mocne takie charaktery. No, długo no, Adam Czerkas, tak, Legionowia. No tak, rzeczywiście, Legionowia i Szymek też Legionowia i później Raków. No i w pewnym momencie oni też no sporo nam pomogli Rakowowi, ale to tak jak z tymi zawodnikami, o których tutaj mówiłem, oni byli też w tej grupie, szczególnie Adam Czerkas, do którego zawsze miałem taki duży sentyment i go pozdrawiam serdecznie. No to wesoły chłopak. Bo tak, no i bardzo, bardzo też bardzo inteligentny, może za bardzo na piłkarza, że za bardzo za bardzo może ta inteligencja przechylona w innym kierunku. Ale no, ja lubiłem z takimi zawodnikami pracować, trochę niepokornymi, ale też mającymi duży wpływ na szatnię i na taką atmosferę, tak to nazwijmy w szatni. No, ale pewien moment dochodził, gdzie wiadomo, że już nasze drogi się rozchodziły, ale jesteśmy w dobrych relacjach i mamy mniejszy czy większy kontakt ze sobą. A woli pan piłkarza Tumana, czy takiego zbyt inteligentnego? Myślę, że zawsze człowiek, czym bardziej inteligentny, tym lepiej po prostu, nie? No, ale przez to powiedział pan, że tamten był zbyt inteligentny. To znaczy, no to pytanie, może, czy lepszy byłby jakiś Tuman? Oczywiście, żeby to tak zabrzmiało, to jak zabrzmiało, natomiast zbyt inteligentny na to, co wtedy jakby piłkarz robił, jaka była świadomość, co można było wykorzystać, czego nie, prawda? To bardziej o to mi chodzi, już nie będę wchodził w szczegóły, więc dzisiaj tą inteligencję Adam mógłby w innym kierunku trochę wykorzystać, po prostu dzisiaj piłkarze mają inną możliwość, wtedy tych możliwości tyle nie mieli, to tak tytułem wyjaśnienia. Teraz on będzie wiedział, o co chodzi. Teraz na Mazowszu jest inny, dynamicznie rozwijający się klub. Być może jak pan będzie miał dość presji kiedyś w przyszłości i chciał mieszkać w Warszawie, to może to jest dobry adres. Ale idzie tak jak ja. Tak jest. Także wszystkie ligi po kolei. No tak, tak. No, to projekt ciekawy, kibicuję, bo ciekawie też prowadzone widzę od strony biznesowej. Przejrzystość, transparentność. Póki co, potem będziemy zagarniać. Jak większa kasa będzie, to już nie będzie tych cyferek. Ale śledzi pan nasze poczynania, tak, bo zrobiliśmy transfery w myśl oczywiście, tak jak Raków robił. Marcinkowski dzisiaj napisał mi, trenerze, proszę tam dwa słowa wspomnieć, bo transfer jest do KTS, także myślę, że tam zaraz się więcej pojawi takich chłopaków, z którymi gdzieś ja miałem styczność. No dobrze, odbieramy kolejny telefon, halo. Halo, dzień dobry, słuchać mnie? Dzień dobry, tak. Tutaj Mateusz z okolic Poznania. Na wstępie chciałbym tutaj pozdrowić pana Krzyśka oraz pana Marka. I ja mam tylko takie jedno pytanie. Co pan sądzi o obecnej formie piłkarskiej swojego zawodnika Oskara Krzyżaka i czy klub wiąże z nim przyszłość jakąś? O, Oskar będzie promowany w tym programie już drugi raz. Drugi raz pada to nazwisko. Tak, więc na pewno się rozwija i tak jak mówię, no dzisiaj pewnie u nas zostanie. Być może no, należałoby go wypożyczyć, ale jednak ten przepis o młodzieżowcu pozostaje, więc zobaczymy. No jeszcze może nie czas na takie ostateczne decyzje, no bo chciałbym, żeby też dostawał szansę, bo już zadebiutował w Ekstraklasie i trzeba było robić następne kroki. Rozwija się sukcesywnie ta ścieżka rozwoju, myślę, że taka, jaka powinna być, czyli on był w pierwszej drużynie u nas, grał w czwartej lidze, tam już poziom sportowy był za wysoki, wypożyczyliśmy go do drugiej, do Bytowi, tam się sprawdził, wypożyczyliśmy do Skry, do pierwszej ligi, sprawdził się, wrócił do nas, zadebiutował w Ekstraklasie. Pytanie, tak jak mówiłem, no Raków, walka
o puchary, o medale, no to jest ciężkie środowisko w tej chwili, na pewno do rywalizacji. Ale tak jak mówię, no ten przepis jeszcze nas do czegoś zobowiązuje. To dziękuję bardzo. W takim razie to wszystko. Życzę dalszych. Pan chyba jest kolegą tego Krzyżaka, co? Znaczy się kojarzę go po prostu, tak. Ze znajomego mam z Częstochowy i kojarzę. Bo coś nietypowe, żeby kibic z Poznania dzwonił swojego Oskara Krzyżaka. My tacy naiwni nie jesteśmy. Już tutaj trener ma wszystko w tym momencie rozpykane, że jest jakieś mocna grupa wsparcia. A kto może być takim wystrzałem w Rakowie? Nie mówię koniecznie o młodzieżowcu, ale czy jest zawodnik, po którym w tym sezonie się więcej spodziewać? No, ja wierzę, że każdy oczywiście, powiem oczywistą może rzecz, ale że znowu każdy zrobi krok do przodu. Natomiast my bardzo liczymy na tych zawodników, którzy już u nas byli, a właściwie w zeszłym sezonie nie pełnili praktycznie żadnej roli. Czyli Rakowitan, który zagrał jeden mecz i chyba w piątej minucie w Zabrzu doznał kontuzji. I on wrócił do zdrowia wczoraj, wystąpił, strzelił nawet bramkę. Więc drugi taki debiut. Mhm. I drugim takim zawodnikiem jest Koczergin. Mhm. Ukrainiec, który już do nas dołączył już chyba w marcu, ale ze względu na tą sytuację na Ukrainie, sytuację rodzinną i też no wiadomo, że u nas nie jest łatwo od razu wejść każdemu zawodnikowi. Wręcz przeciwnie, jest mało zawodników, którzy wchodzą z buta, tak to nazwę, do pierwszego składu, jak nie wiem, Fran Tudor, mhm. że on zimą przyszedł i od razu w pierwszym meczu grał i nie było z tym problemu. Natomiast tutaj te kwestie jeszcze rodzinno, społeczno-polityczne powodowały, że no, Koczerginowi nie było łatwo, ale już w tym okresie przygotowawczym wyglądał bardzo dobrze, doznał urazu przed ostatnim sparingiem, dlatego nie grał, ale wczoraj bardzo dobra zmiana, bardzo, bardzo liczymy na niego. No i na tych, którzy też, na tego, który nie grał w zeszłym sezonie, niestety, i tu też myślę, że mogło to się wszystko na końcu inaczej ułożyć, gdybyśmy mieli do dyspozycji Marcina Cebulę, który poprzedni sezon miał bardzo dobry, a uważam, że już był pod reprezentacją. Mówiło się o reprezentacji, tak, a potem zniknął. Tak, no i przez kontuzję właściwie wypadł na cały sezon, różnego rodzaju problemy. Dzisiaj też dochodzi do siebie. No jeszcze Tomasz Petraszek, teraz Andrzej Niewulis, którzy są kontuzjowani, więc czy Wako Gwilia, który też wczoraj nie był w kadrze. Tak naprawdę tych trzech ludzi, co w zeszłym sezonie nie grało żadnej roli, gdyby oni wrócili do zdrowia i do optymalnej formy, to myślę, że to by były największe nasze transfery w tej chwili. Mhm. A transfery w klasycznym rozumieniu jeszcze będą? Myślę, że tak, aczkolwiek no, nie jest nam łatwo, nie jest nam łatwo, bo nasze oczekiwania są duże, ale możliwości klubu, ja nie mówię tylko o finansach, no i chociażby rozmawialiśmy o infrastrukturze, o stadionie, tak, o potencjale, no nie są w tej chwili na takim poziomie jak poziom sportowy, więc tutaj to są trudne tematy, no ale pracujemy nad tym i no wierzę, że jacyś ludzie jeszcze dołączą, aczkolwiek no biorąc pod uwagę historyczne tutaj nasze dane, to bardziej trzeba myśleć o nich w kontekście wzmocnień ewentualnych na kolejną rundę niż na to, co tu i teraz. Ja tylko dodam, że Rakowitan to trzyma, że zagrał w poprzednim sezonie, w tym trzecim złapał kontuzję w piątej minucie, wcześniej jeszcze dwa razy wystąpił. Czyli musiał grać z Wisłą Kraków, tak jest. Ale wszedł tam w 75. No, tak. Mhm. I potem w następnym meczu również zagrał, no, i dopiero tak, potem tak, czyli kontuzja. A nie przydałby się wam jeden dobry napastnik zamiast trzech średnich? Bo wy ciągle ściągacie średnich napastników i potem jest zdziwienie, że oni są dalej średni. Tylko co to znaczy średni? No, napastnik do Rakowa... No, Fabian Piasecki jest średnim napastnikiem. Patrzymy, oceniamy przez pryzmat, znaczy... No, napastnicy w Rakowie są oceniani. Gość ma 27 lat, czyli 12 goli w Ekstraklasie. No właśnie, jest oceniany przez pryzmat bramek. Natomiast w Rakowie zawodnik na pozycji numer 9, on ma też dużo innych zadań. No, wczoraj to było widać, zadań defensywnych w fazie przejściowej. No, musi naprawdę w tej dynamice gry się odnaleźć. Musi być bardzo mocny fizycznie, musi być
musi być intensywny, ale też nie może myśleć tylko o tych bramkach właśnie. No, ale czasami mógłby pomyśleć. No, jakbyśmy teraz weszli w szczegóły, to Gutkowski w poprzednim sezonie strzelił w przeliczeniu na minutę więcej bramek niż Ishak. Mhm. Więc to nie jest tak, że ci napastnicy nie strzelają. Ale wydaje mi się, że wolałby pan Ishaka mieć. Nie strzelają bramek. Może inaczej odpowiem na to pytanie, bo chciałbym Ishaka i Gutkowskisa. No najlepiej. Tak, więc ja myślę, że na dzień dzisiejszy naszym problemem nie jest obsadzenie pozycji numer 9, że z tymi napastnikami, których mamy, ja w nich wierzę i wiem, że sobie poradzimy, potrzebujemy trochę wzmocnienia na innych pozycjach i też szukamy. No, w pomocy stoperów też, jeżeli wszyscy będą zdrowi, chciałbym, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jak w zeszłym sezonie, cały sezon Fran Tudor gra na skrzydłowy, gra na stoperze. No, chciałbym tego uniknąć, żeby Fran grał na swojej nominalnej pozycji, żebyśmy tam też tą konkurencję trochę wzmocnili, do środka pola też. Więc tutaj na pewno tak. No, nie wiadomo, co będzie z Marcinem Cebulą, więc przydałby nam się tutaj jeszcze też jakiś dobry zawodnik, więc tych pozycji mamy kilka, no nie jest dużo, ale no chcielibyśmy wzmocnić jeszcze zespół. No dobrze. Teraz krótkie ogłoszonko. Kanal Plus Online, tam mecze Rakowa będziecie mogli oglądać w kolejnym sezonie. Specjalna oferta 20 zł dla widzów kanału sportowego. No i będzie tam też odcinek serialu Liga Bez Filtra o Rakowie pod tytułem Kapela Papszuna. Widział pan już jakąś zajawkę tego, czy nie? Tak, to już było. A to już było? Ja tak. Nie oglądałem. Leciało. Przepraszam. Nie, no myślę, że fajny materiał właśnie mówiący. Muszę wykupić Kanał Plus Online, żeby obejrzeć. Pokazujący tych ludzi z cienia, sztab szkoleniowy, jak oni pracują od środka, dlatego też ja nie mam problemu, żeby tam wpuścić gdzieś kamerę. No nie zawsze oczywiście, ale czasami ze względu na tych ludzi, żeby pokazać, jak oni pracują, jak kim oni w ogóle są, nie? Że oni w ogóle są. No nie tylko jest Papszun, tylko właśnie ludzie, którzy tą pracę wykonują. A w reprezentacji też pan wpuści? Bo w tej sądzie 73% ludzi uważa, że będzie pan trenerem reprezentacji, a zagłosowało 8300 osób. Jak mnie już wybiorą, wpuszczę wszystkich. Te 3000 ludzi. Te 8000 też można wejść sobie popatrzeć. No dobrze, odbieramy telefon. Halo? Dobry wieczór. Darek z Poznania mówię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam pytanie do pana Marka. Bo właśnie w kontekście tej sądy dotyczącej, czy zostanie pan trenerem reprezentacji Polski, to jest sonda hipotetyczna. Ja też chciałbym zadać takie w kontekście tego takie hipotetyczne pytanie, ale zanim je zadam, to oglądałem wczoraj mecz pana drużyny i bardzo mi się podobał, gratuluję zwycięstwa, to rzeczywiście była fajna taka ofensywna gra i pan powiedział dzisiaj też, że pan stawia między innymi swojej drużynie na grę do przodu ofensywne. Natomiast w kontekście, w porównaniu do reprezentacji Polski w ostatnich meczach Ligi Narodów, no to dla mnie to było wielkie rozczarowanie i nawet któryś z dziennikarzy kanału sportowego, komentując pomeczowych spotkaniach, powiedział, no tak, kolejny mecz, gdzie Polacy kopią w piłkę, a drużyna przeciwna gra. I mam teraz właśnie pytanie. Zostaje pan tym trenerem. Zna pan realia, zna pan tę drużynę, wie jak gra. Co by pan zrobił, żeby było lepiej? No, dobre pytanie. Myślę, że dziękuję za gratulacje przede wszystkim, że to nie jest taka prosta sprawa, bo to jest różnica po prostu trochę też w poziomie zawodników, gdzie oni też grają. No, Belgowie, Holendrzy i trudno tutaj
chwili obecnej myśleć o tym, że my nawiążemy równorzędną walkę. Oczywiście można organizacją, sposobem, gdzieś tam dyspozycją dnia, nastawieniem rywalizować w pojedynczych meczach i nawet wygrać, ale nie możemy według mnie w chwili obecnej myśleć o tym, że my takie drużyny pokonamy, bo to jest w sferze marzeń tylko pozostaje. I myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. No, ten moment też wydaje mi się nie był łatwy tutaj dla trenera Michniewicza, bo takie rozgrywki po sezonie to jest ciężki temat. No, i zawodnicy już są wyczerpani trochę myślami już na wakacjach. Ciężko też o takie nastawienie i taką motoryczność fizyczną, gdzie pewne rzeczy można zrekompensować. No, tylko w tej chwili tym moglibyśmy tą różnicę w takiej piłkarskości zniwelować. I tak były, uważam, momenty dobre i po prostu no, trzeba te momenty przekuć we fragmenty, nie? I wtedy liczyć na to, że te wyniki będą dobre i pewnie tak też się stanie na mistrzostwach, gdzie to wszystko będzie na innym poziomie wyglądało. To ja dopytam trochę, bo wcześniej pan powiedział, że lubi grać bezpośredni futbol, ale rozumiem, że jest to trochę też wynik tego, z jakimi piłkarzami pan na co dzień pracuje. Natomiast gdyby miał pan piłkarzy dowolnych, z jakich pan tylko mógłby sobie wymarzyć, to nie marzyłaby się panu jako trenerowi taka właśnie tiki-taka, utrzymywanie, granie cały czas piłką, nie? Nie, to nudne, tak jak tenis, nie? Że jak nudne? Nudne, no wymienianie. Kwintesencją są sytuacje, strzelenie bramek, to jest to. Oczywiście no, nie zawsze da się bezpośrednio, więc to, co zrobili Belgowie z nami, tak, jeżeli można było wejść bezpośrednio, tylko Polacy wyszli troszeczkę wyżej i znajdowali tą przestrzeń za plecami, to wchodzili. Jeżeli Polacy, wiadomo, też to są chłopaki, którzy grają na wysokim poziomie, widzieli, że no, dostają te piłki w przestrzenie, cofnęli się, no to ci wymienili 30 podań, no środkowanie, też bramka. No i to jest właśnie ta różnica, nie? Oni też wiedzą, ci piłkarze na najwyższym poziomie, co w którym momencie zrobić, gdzie te przestrzenie odnaleźć, czy one są, czy można już wejść, czy tą sytuację zdobyć. Ale myślę, że ich idea była właśnie taka, nie? Że dzisiaj idea większości drużyn jest taka, żeby jednak tę sytuację kreować. I mało jest drużyn, które gra posiadanie dla samego posiadania. Bardziej to jest posiadanie, przygotowania, zdobywania i kreowania tych sytuacji. No, w tym ale myślę, że jakby Raków pojechał na taką Barcelonę w swoim prime za Guardioli, to by nie powiedział pan, że oni nudno grają, jakby pan tak obserwował to z boku. No pewnie nie musieliby wymienić aż 500 podań, żeby stworzyć sytuację, to pewnie wystarczyłoby 14. Tak, pewnie by było, ta tiki taka by była uproszczona taka wtedy z nami. Dobrze, jako że mamy chyba więcej sponsorów niż Raków Częstochowa, to muszę powiedzieć, że Philips jest jednym z naszych partnerów i link do oferty też macie na ekranie. Już więcej chyba dzisiaj reklam nie będzie, więc spokojnie. Spoglądam co jakiś czas na czat i czat uważa pana za bardzo spokojnego człowieka, więc chciałem się dowiedzieć, jak to jest mieć dwie osobowości? Jak to jest być na co dzień spokojnym, uśmiechniętym człowiekiem, a potem być furiatem? Czy to da się połączyć? O to chodzi, że ja nie jestem furiatem. Jestem. Nie, no ja wydaje mi się, że ja jestem szczęśliwym facetem na dzień dzisiejszy, który coś osiągnął, no jest w miarę zdrowy, no poza tym, że nie może biegać. I to jest bolesne. Nie, no wiadomo, czasami to tak wygląda z takich ambicji, nie, że tego. No bo trochę się mówi o panu, że w lidze to jednak przy linii to pan się potrafi zachować jak totalny burak. No nie, burak może nie, no ale no, czasami. Mówi się, że burak. Czasami sędziowie. Ale no, jak coś jest nie tak, no to muszę reagować, no po prostu. Tak, to jest. Ale prawdziwego Marka Poprzona widzimy dzisiaj w studiu, tak?
Oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. No, tutaj trudno by było to ukryć, nie? Żeby nagle nałożyć maskę, przyjść tutaj i być innym niż na co dzień, bo to łatwo by było to wyczuć. Nie? Można było też się zapętlić w tym wszystkim i mówić nie tak, jak jest. No. Mhm. Ostatni dzisiaj telefon. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mikołaj z Poznania z tej strony. Witam panu tutaj, pana Marka, pana Krzysztofa. Witam. Ja chciałbym się zapytać, bo wczoraj miałem okazję, przyjemność być na meczu na stadionie i ogólnie nie wiem, czy takie pytanie już padło. Prawdopodobnie tak, bo udało mi się połączyć dopiero na koniec i wejść na kanał, żeby obejrzeć transmisję. Ale jak ocenia pan wrażenia, jak ocenia pan sędziowanie wczorajszego meczu, te decyzje, które moim zdaniem były dosyć kontrowersyjne? I jakby wczoraj okazję miał zadebiutować nowy piłkarz w środku pola w Lechu. Czy wyrobił pan już sobie jakieś zdanie na ten temat? Bo uważam, że wczorajszy jego debiut był dosyć, mimo tych 30 minut, dosyć obiecujący. To pan tam krzyczał, to paprzą co, tak? Tak, tak. Ja najgłośniejszy tam byłem. Nie, tak jeszcze przerwę się wtrącę. Oczywiście mimo mojej sympatii do Lecha, to uważam, że dosyć udało się panu rozpracować tą taktyczne podejście i mimo wszystko gratuluję. Dziękuję. Kurczę, co do piłkarza, to chyba o Sousę chodziło, tak? Tak, tak. Środka pola. No to jest chłopak z dużym potencjałem i nie ukrywam też, że my byliśmy zainteresowani tym transferem. Dość mocne tam też rozmowy prowadziliśmy i wczoraj ta zmiana pozytywna w kontekście takiej aktywności dużej i chęci tego chłopaka, bardzo chciał się pokazać. Bardzo był intensywny, nieźle z piłką, natomiast no, nie przełożyło się to na jakieś tam sytuacje, ale z tego, co sobie przypominam, dzisiaj jeszcze analizowałem ten mecz, to dwa dośrodkowania takie groźne. Jeden strzał oddał taki, no, który strzałem nie można nazwać, ale myślę, że jak na wejście na pierwszy mecz pokazał się, uważam, z dobrej strony i to może być dla Lecha w przyszłości znaczący gracz. Tak to odbieram. Dobrze, a w kwestii tych, jak to wcześniej powiedziałem, o tych decyzjach sędziowskich, bo uważam, że te kartki tak w jedną stronę trochę bardziej się sypały. W którą stronę? W sensie uważam, że niektóre kartki były dosyć kontrowersyjne ze względu na to, że Raków dostawał kartki tylko za faule taktyczne, kontry, a Lech, no nie wiem, niektóre te faule, moim zdaniem, nie na kartkę, plus ta ręka na 2-0 przy golu, dosyć kontrowersyjna. To zawsze takie sytuacje będą, ja mogę powiedzieć w drugą stronę, nie? Że po niektórych faulach kartek nie było. To w takim spotkaniu zawsze jakieś pretensje można mieć do sędziego co do ręki, to nie. No ewidentnie tutaj było powyżej tego rękawka, jak to mówią. Więc tutaj o ręce nie może być mowy, był VAR, więc to szybko byłoby cofnięte, jest to do weryfikacji i tutaj nie ma żadnych kontrowersji. Tak jak mówię, no zawsze można się doszukać, my wygraliśmy, to ja nie będę mówił, że mógł być rzut karny tam w jednej sytuacji podwójny przy tym, gdzie Lederman uderzał. No zawsze takie kontrowersje gdzieś tam w meczu są, ale generalnie chyba sędzia wczoraj, nie można powiedzieć, że w jakiś sposób wynik meczu wypaczył, więc tutaj... Nie, na pewno wypaczenie to nie nazwałbym tego tak, oczywiście. Tak, no po prostu tu emocje, jakieś, gdzieś tam na jakieś, stadionie jakieś też tak błędy, nie widzi się czy tak, nie? Podstawy, no widzimy, my się już różnimy przy ręce, myślę, że w dobie VAR-u raczej by to dzisiaj nie przeszło, żeby zawodnik zagarnął ręką i z tego poszła bramka, to byłoby to po prostu cofnięte, choć też... Oczywiście, ja nie mówię sobą, gdybym nie przytknął. Się zdarzają, no. Chłopaki z Poznania, dopiero mówiliście, że mecz nieważny, to teraz nie płaczcie, że decyzje sędziowskie nie takie. Nie, no oczywiście, no to jest nieważny mecz tutaj w finał Superpucharu, to my skupiamy się na Lidze Mistrzów i na tym zostaniemy. Powodzenia. No, dokładnie. Dobra, tak. Dziękuję. Miłego wieczoru życzę. Dzięki, wzajemnie. Do widzenia. Dzięki.
Pozdrawiamy. No dobrze, dobraliśmy do końca. Umówiliśmy się na mniej więcej 2 godziny. Są 2 godziny i 3 minuty. Została jeszcze ta... Szybko minęło, nie? Bardzo szybko. Została ta zajawka historyczna jeszcze, czy już nie? Mało. Z braku czasu parę jakichś... parę egzemplarzy zostało do przeczytania gdzieś tam, dużo takich w prezentach, ciągle nie ma czasu, te książki jednak wygrywają zawodowe teraz trochę o tematyce takiej ekonomicznej, więc żeby się zabezpieczyć przed emeryturę, trzeba pragmatycznie podejść, nie żyć historią, tylko tym, co w przyszłości trzeba. Ale jeszcze pan pamięta, tam, nie wiem, bitwa pod Cedynią, w którym roku była. To takie rzeczy tak, no jeszcze coś tam zostało. Co pamięta pan, czy? 992? Nie. 972. 972, a 972, Boże, to już nie pamiętam. No właśnie, wstyd. Ale ja musiałem wygooglować, przecież ja też to zapomniałem. Za trudne wymyśliłem. Trzeba było Grunwald zapisać. Ach, to by było łatwiej. Czyli książki ekonomiczne teraz. Coś tam świtało jeszcze. No dobrze, to dziękujemy bardzo za dzisiejszy Hyde Park. Jutro Mariana Schreiber. Zapraszam. W środę Michał Probierz, również zapraszam. I jeszcze dzisiaj program o siatkówce, no bo reprezentacja Polski właśnie gra swój mecz w siatkówce, ale trener Papszun o tym nie wie, gdyż nie interesuje go żadna inna dyscyplina sportu nie, poza piłką nożną. Interesuje, tak. Siatkówkę lubię czasami pooglądać i kibicuję siatkarzom, no bo oni prezentują trochę wyższy poziom niż my w swojej dyscyplinie i to jest ważne, że oni przynajmniej... Panu by się marzyła taka drużyna z taką średnią z losu też. tak, jak Libor pala, nie? Że jak nie masz 180 cm, to nie grasz. No dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Marek Papszun, zdobywca Pucharu i Super Pucharu Polski z tą drużyną, jak mawiał klasyk, Andrzej Slejlał konkretnie, nie wiem, czy pan kojarzy, o co chodzi. Kojarzy pan, czy nie? Mówił o sobie kiedyś Andrzej Slejlał, że jest, żeby podkreślić swoje dokonania w Legii Warszawa, że jest zdobywcą Pucharu i Super Pucharu Polski z tą drużyną, a potem się okazało, że Super Pucharu wcale nie zdobył. Ale Marek Papszun zdobył naprawdę, więc gratulacje dla niego. Zapraszamy na kolejne programy. Do zobaczenia. Dziękuję. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.